Profesorze, czy według Pana możliwe jest przeprowadzenie zielonej i sprawiedliwej transformacji rolnictwa bez praw zwierząt? Ma Pan 8 minut na udzielenie swojej wypowiedzi. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. No, jestem moje. Tu pierwsze miejsce w tej dyskusji trochę wynika z mojego stanu zdrowia, który jest znany tu pani organizatorce, ale może dobrze, że się tak stało, dlatego że ja pozwolę sobie na wprowadzenie wysoce filozoficzne. Odpowiedź na to pytanie może być dwojaka. Ona może być właśnie w sensie, czy jest możliwe w sensie teoretycznym, w sensie etycznym, a również czy jest możliwe w sensie społecznym. Ja przyjąłem na to, uwzględniając 8 minut, przyjąłem tę perspektywę przez perspektywę etyczną i teoretyczną. Proszę Państwa, prawa w szerokim sensie to jest poszanowanie interesów. Ja nie będę wchodził w rozmaite definicje praw. Prawa, znaczy ujęcie praw deontologii się bardzo zbliża do tego, co utylitaryści mówią, o czym mówi Peter Singer, to jest równe poszanowanie interesów. Obydwa te ujęcia powinny i łatwo przekładają się w legislację, w prawa, w sensie uprawnień, ale też o tym nie będziemy mówić. Ważne jest to, żeby uświadomić sobie, że cały postęp moralny, czy też moralno-społeczny wynika z coraz większego poszanowania jednostkowych interesów, nie grup, nie interesów ponadindywidualnych, nie symboli ponadindywidualnych, tylko poszanowania jednostkowych interesów. Tak się odbywał postęp moralny w sferze ludzkiej. Ten postęp trafił na granicę gatunku, która jest trudna do przekroczenia, najwyraźniej niełatwa do przekroczenia, a to między innymi z tego powodu, że postęp granicy w obrębie naszego gatunku został ułatwiony, trochę sztucznie ułatwiony przez negowanie różnic zamiast ich respektowania. I to jest, na to cierpimy do tej pory. Ja tego delikatnego tematu również dalej nie będę rozwijał, ale podkreślam, że ten moment zaklinania prawdy i negowania różnic jest bardzo istotny i właśnie powoduje to, że granica gatunku stała się takim progiem. Natomiast przechodząc do głównego tematu tej konferencji, zwracam uwagę, że zielona rewolucja, która jest tu przedmiotem naszej debaty. To znaczy ochrona środowiska, ochrona klimatu oczywiście oraz ochrona zdrowia publicznego zachodzi w interesie i dla spełniania indywidualnych potrzeb jednostkowych podmiotów. To jest podporządkowane temu właśnie postępowi społeczno-moralnemu, który do tej pory zachodził. I to jest powód, dla którego prawica tak niechętnie i tak wrogo do tego pochodzi, prawica, która operuje ponad jednostkowymi symbolami, ponad jednostkowymi wartościami, urojeniami religijnymi i tym podobnymi. Na tym do tego się sprowadza ten bardzo, bardzo, bardzo dramatyczny, jak to widać na terenie polskim konflikt. No teraz to powiedziawszy, po powiązaniu zielonej rewolucji z postępem moralnym jako postępem w poszanowaniu jednostkowych interesów, chciałbym podkreślić, że host disabled participants screen sharing. Ja chciałem pokazać jeden slajd, ale tego nie umówiłem. Nie umówiłem poprzednio z organizatorką, więc go nie pokażę. Chciałem Państwu pokazać coś, co jest bardzo, bardzo stare, bardzo starą i znaną piramidę potrzeb niejakiego Abrahama Maslowa z lat 50. psychologa, który pokazał całą hierarchię potrzeb, od potrzeb podstawowych poprzez potrzeby takie absolutnie bazalne jak pożywienie, poprzez potrzebę bezpieczeństwa, potrzebę afiliacji, a na szczycie są te takie potrzeby, które
które są właściwe pewno tylko podmiotom osobowym, to znaczy potrzeba samorealizacji i tym podobnych. Podkreślam, że poza tymi dwoma szczytową warstwą związaną z samorealizacją czy samospełnieniem, te podstawowe potrzeby są wspólne. Wspólne są dla ludzi i innych ssaków, ptaków, w większości innych kręgowców, niektórych innych zwierząt, czyli wszystkiego tego, co, o czym mówimy jako zwierzęta zwykle w tym kontekście. Te podstawowe potrzeby są wspólne i to w tej chwili jest twarda prawda, której można dowodzić na podstawach naukowych. I dlatego, proszę Państwa, no nie jest możliwa, jeżeli byście spojrzeli na tę piramidę, to byłoby to bardzo bardziej widoczne, no te oprócz jedzenia i tych tak zwanych potrzeb fizjologicznych, są to potrzeby bezpieczeństwa i afiliacji, które wszystkie te ptaki, ssaki czy ssaki i ptaki, które chcemy chronić, które chcemy dać prawa, mają. No i to miało mnie posłużyć, tenże obrazek miałby posłużyć do wykazania, że nie jest możliwa spójna etyka respektująca potrzeby i interesy tylko niektórych wybranych podmiotów, tylko niektórych arbitralnie wybranych podmiotów bez względu na tę naukowo uzasadnioną wspólnotę potrzeb, interesów i wartości. No i to jest moja pewno główna odpowiedź na pytanie, które mi pani Morgan zadała. Więc odpowiedź jest, że logicznie i etycznie nie jest możliwa. Natomiast spójne etyki oczywiście takie są. Jak powiedziałem, spójność etyki praw i utylitaryzmu jest zadziwiająca. W tej chwili spójne etyki są, natomiast one nie mają większego wpływu na polityków wybieranych przez masy czy też przez większości, no o czym dobrze w Polsce wiemy. I tu się zaczynają schody wdrażania tego na poziomie rzeczywistych społeczeństw, o czym ja tu nie będę mówił. I dlatego również w praktyce, już pomijając nawet poziom etyczny czy poziom praw, dlatego również w praktyce, w skali globalnej, podkreślam, w skali globalnej, a więc abstrahując od lokalnych interesów rozmaitych mniej lub bardziej chciwych społeczności, to, co dobre dla jakości życia ludzi, jest w praktyce zwykle dobre dla dobrostanu zwierząt. I na odwrót, poszanowanie życia tych jednostkowych zwierząt wychodzi na dobre ludzi. To jest ta tajemnica, dlaczego dobro się jak gdyby powiela bez względu na to, na kogo, w którą stronę jest, w której jest skierowane. Podkreślam, że chodzi tutaj o dobro jednostkowych podmiotów, bo na tym polega postęp, a nie doktrynerstwo konserwacjonizmu czy fetyszyzacja gatunków, która polega na przykład na wsiedlaniu wilków czy innych drapieżników za wszelką cenę tam, gdzie nie mają szans przeżycia, tylko dlatego, żeby rozszerzyć zakres gatunku. I to jest inny problem pewnego konfliktu, niestety bardzo niefortunnego, między postępem moralnym i tymi doktrynami, ale to jest szczególny problem, którego nie będę rozwijał, bo widzę, że mój czas już dobiega końca. Dziękuję za uwagę. Panie profesorze, bardzo dziękuję za pan głos. Przejdę teraz do pani dyrektorki Karoliny Skowron. Pani dyrektorko, jak przekonać społeczeństwo do włączenia się w walkę o prawa zwierząt? Wirtualna scena należy w pełni do pani. Dziękuję bardzo. Ja chciałam podziękować na początku za zaproszenie przede wszystkim i też za tak sprawne zorganizowanie tej bardzo ważnej rozmowy moim zdaniem. I to wielka przyjemność się spotkać z tyloma przyjaciółmi i współpracownikami w jednej debacie, więc dziękuję bardzo. A w ramach odpowiedzi na to pytanie, ja bym troszkę skorzystała z okazji i chciałabym skierować najpierw uwagę do wewnątrz, czyli na sam ruch prozwierzęcy, bo on się składa z wielu
absolutnie niesamowitych grup formalnych, organizacji formalnych, ale też grup nieformalnych, a do tego jeszcze wybitnie działających jednostek. I chyba też wszyscy wiemy jednocześnie, że ten ruch, mimo że jest pełen tak niesamowitych organizacji jednostek, jest szczególnie ostatnio głęboko podzielony i momentami nawet skłócony. I uważam, że dzieje się tak w dużej mierze dlatego, że osoby, które są zaangażowane w prawa zwierząt, są tej sprawie oddane niemal całym swoim jestestwem. Nie oddzielają za bardzo aktywizmu od życia, od pracy, od różnych sfer, bo te sfery nieustannie się przenikają i często kwestia zatrzymania tortur wobec zwierząt i zakończenia ich masowego zabijania jest dla nas najważniejszym życiowym celem po prostu. To nas wszystkich łączy, a jednocześnie dzieli nas czasami droga do tego celu. To jak ją widzimy, jak ją sobie wyobrażamy, czasami też ta różnica w drodze, którą uważamy za słuszną, powoduje, że nam się wydaje, że różnimy się również celem. Czyli że jedni z nas walczą o całkowite wyzwolenie zwierząt, a inni z nas walczą tylko o poprawę dobrostanu zwierząt. I też przy tych różnicach wielu z nas oskarża się nawzajem o szkodzenie sprawie przez wybór jednej z tych dróg. Czyli bardzo mocno wierzymy, że jedna z tych dróg jest słuszna, a druga szkodzi sprawie. I to, co ja chciałam dzisiaj bardzo podkreślić, też przy okazji tego, jak mamy namawiać społeczeństwo do walki o dobro zwierząt, to, że to jest fałszywa dychotomia. I chciałam podać przykład, bo osobisty przykład jako aktywistki, bo chociaż znacząco bliższy jest mi nurt praw zwierząt niż dobrostanu zwierząt, w mojej poprzedniej fundacji zajmowałam się przede wszystkim negocjowaniem z biznesem, a konkretnie z największymi firmami spożywczymi w Polsce, żeby rezygnowały z jajek z chowu klatkowego. Co byłoby oczywiście, nie spowodowałoby całkowitej rezygnacji z jaj w ich produkcji, w restauracjach, w produktach konkretnych czy na półkach supermarketów, tylko oznaczałoby rezygnację z jaj z chowu klatkowego konkretnie, czyli tego najbardziej okrutnego chowu, o ile można oczywiście robić taką hierarchię. I to, że walczyłam o to przez kilka lat swojego życia i aktywizmu, nie znaczy, że uważam, że inne jaja są w porządku. Wręcz przeciwnie, jako weganka głęboko wierzę w to, że spożywanie jakichkolwiek jajek przyczynia się do wielkiej krzywdy kur i kurcząt i równolegle w swoim aktywizmie namawiam do całkowitej z nich rezygnacji. Ale jednocześnie jestem naprawdę bardzo dumna z dziesiątek firm przekonanych i przeze mnie, i przez osoby, z którymi pracowałam, właśnie do rezygnacji z jaj klatkowych, bo nie potrafię i nie chcę też nie cieszyć się z tego, że w związku z tym setki tysięcy kur zostanie z klatek uwolnionych. I to jest pierwszy krok, który nas zbliża do wywalczenia dla nich życia wolnego od cierpienia, całkowicie wolnego od cierpienia, czyli w ogóle nie wykorzystywania jaj, które należą do nich. Więc teoretycznie można powiedzieć, że to się kłóci z przekonaniem niektórych działaczy, że walcząc tylko o małe kroki zostawiamy system nietknięty. Ale to jest znów kwestia wiary albo niewiary w to, że system można wywrócić z dnia na dzień. Tutaj mamy wewnątrz ruchu różnicę. Część z nas myśli, że to może się zadziać bardzo szybko, czy powinno, czy że to jest jedyna droga. Inni wierzą w metodę małych kroczków. Ale jednak ja wam coś powiem. Gdyby nie protesty, gdyby nie głośne i słusznie radykalne krzyczenie innych działaczy, tych właśnie uważanych za radykalnych na przykład, podczas gdy myśmy negocjowali z biznesem, to nawet te małe kroki nie byłyby możliwe. Nie przekonałybyśmy żadnej firmy do niczego bez jednoczesnej presji społecznej o jeszcze większe rzeczy niż to, co myśmy prosili. Dlatego ja bardzo wierzę w to, że jak duże grupy aktywistów żądają tak zwanego wszystkiego, to te mniejsze mogą wtedy wejść i skutecznie negocjować pierwsze kroki, mniejsze kroki, niezadowalające kroki, ale jednak jakieś. Bo grają rolę dobrego policjanta i są po prostu dla firm wtedy głosem rozsądku po tym, jak większe grupy albo inne grupy żądają czegoś znacznie większego. I w mojej ocenie to jest po prostu strategia działania, nie cel sam w sobie, tylko strategia działania. Wierzę w to, że mając tak wielkiego przeciwnika, jakim jest lobby produktów prozwierzęcych i wiele innych lobby, zresztą wszyscy je dobrze znamy, to musimy taktyki dobierać skutecznie, musimy je dobierać razem, w dialogu, i pomimo różnic, bo ostatecznie chcemy zażądać wszystkiego dla zwierząt. To jest nasz cel. Wierzę, że to jest cel nas absolutnie wszystkich, niezależnie od tego, gdzie w tym podziale wewnątrz ruchu się znajdujemy, niezależnie jak ostry dany konflikt się robi w danym momencie, to wciąż jednak to jest ten ostateczny cel dla nas wszystkich. I wierzę w to, że ten dialog i to budowanie strategii wspólnie obu tych stron jest coś, co jesteśmy winni zwierzętom, że jesteśmy im winni skuteczną współpracę na ich rzecz.
Też chciałam powiedzieć, że to, że jesteśmy wewnętrznie zróżnicowani, to jest moim zdaniem wielka zaleta. I właśnie ona może być kluczem do wygrania tej sprawy, czyli znaczy do sprawy uwolnienia kiedyś wszystkich zwierząt od cierpienia, każdego rodzaju. Bo jak się przyjrzeć naszej różnorodnej działalności, to my się po prostu uzupełniamy. Ja chciałam z tego miejsca, wiem Morgan, że to nie jest w 100% odpowiedź na twoje pytanie, ale chciałam troszkę to wykorzystać do takiego apelu o kontynuację tego uzupełniania się. O to właśnie, żebyśmy nie byli jednorodni, żebyśmy się uzupełniali, ale się nie zwalczali. Tylko o to, żebyśmy dyskutowali, aż znajdziemy najlepsze rozwiązanie, bo no pewnie jest jednocześnie w tych działaniach i radykalnych, i nieradykalnych. Czasami może być gdzieś po środku również. Ale wierzę, że zderzenie różnych perspektyw i dialog może nam tylko pomóc. Z tego względu, że zobaczcie, naprzeciwko nas stoją wielkie pieniądze, wielkie interesy i władza. I stoi tak naprawdę kilkanaście wielkich lobby, które potrafią łączyć siły. Stoją też osoby, które mogą sobie po prostu kupić wyniki badań naukowych. Stoją korporacje, stoi większość polityków, stoi agrounia i stoi też nieświadomość zwykłych ludzi, tych, którzy się nie interesują na co dzień prawami zwierząt i którzy nie zaglądają za ściany rzeźni. Oni mają pieniądze, a to, co nam pozostaje, to jest nasza determinacja, nasza niezłomność, ale też w tym wszystkim musimy mieć dobrą strategię. I dlatego potrzebujemy grupy radykalnej i te wchodzące w buty umiarkowanych. I potrzebujemy zarówno tych na ulicy, jak i tych rozlewających farbę, jak i tych ubierających garsonki, żeby wejść prosto w paszczę lwa i tam negocjować. I potrzebujemy zarówno aktywistów takich rozumianych w sposób tradycyjny, ale też prawników działających dla zwierząt. Potrzebujemy właścicielek firm wegańskich, mądrych polityków i potrzebujemy nieidealnych organizacji, nieidealnych jednostek, które gdy przychodzi co do czego staną razem, tak jak nasi przeciwnicy stoją razem, kiedy chcą coś osiągnąć. Dziękuję bardzo. Pani dyrektorko, bardzo dziękuję za Pani głos. Panie Dariuszu, następne pytanie będzie skierowane do Pana. Rewolucja czy ewolucja? Słowa przewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa wzbudzają wiele kontrowersji. Czy zwierzęta pozaludzkie potrzebują rewolucji czy ewolucji w zielonej transformacji? Wirtualna scena jest Pana. Cieszę się, że akurat po Karolinie będę mógł mówić, ponieważ to, co mówiła Karolina i to, co ja mówię, jest w zasadzie bardzo zgodne. Ale zanim zacznę mówić o tej dychotomii, która jest faktycznie fałszywa, również w tym sensie rewolucja czy ewolucja, chcę powiedzieć, że częścią tej zielonej transformacji, jakkolwiek w przestrzeni publicznej ona część, co jest kojarzona po prostu z działaniami proekologicznymi, nieuchronną i nieodzowną częścią są rozważania etyczne. I to nie jest zbytnio kontrowersyjne w tym sensie, również mówiąc o tym, że chociażby komisarz Wojciechowski przecież mówił o animal welfare w kontekście zielonej transformacji, więc ja będę mówił tutaj stosunkowo niekontrowersyjne rzeczy, rozszerzając nieco ten dyskurs, skupię się na kryzysie eksploatacji zwierząt przez ludzi. Rewolucja czy ewolucja jest po prostu źle zadanym pytaniem, tak jak Karolina powiedziała, to jest fałszywa dychotomia i oczywiście Franz Timmermans i jego narracja, że Europa to reforma, nie rewolucja, jest narracją co najmniej nieprecyzyjną. Otóż wgląd w historię relacji międzyludzkich, również tych relacji europejskich, pokazuje, że rewolucje się zdarzały. W tym sensie jest to nieprecyzyjne. No były, powiedziałbym, nawet wręcz standardowym elementem katalogu różnych trybów zmiany społecznej, można było tak powiedzieć. Oczywiście pozostaje pytanie, czy były efektywne, czy były dobre, to jest inne pytanie, no ale z pewnością się odbywały i wciąż odbywają. Faktem jest niestety, że nie miały dotąd charakteru międzygatunkowego, prawda? Nie mieliśmy takiej rewolucji, ani dzisiaj jej nie widzimy. Oczywiście to jest fakt niezaprzeczalny, ale jest on również bardzo znamienny i trzeba go wziąć pod uwagę w działaniu społecznym. O czym świadczy ten fakt, że takiej rewolucji nie było i że jej dzisiaj nie ma? Otóż o takiej podstawowym braku możliwości, mianowicie w fakcie, że same zwierzęta pozaludzkie, czyli beneficjenci owej przyszłej ewentualnej rewolucji, nie mogą się zorganizować, żeby walczyć o swoje prawa, o swoją emancypację, o swoje interesy i tak dalej. Muszą mieć pośredników w postaci przedziwnych zwierząt, jakimi jesteśmy my sami. To jest bardzo poważny problem całego tego procesu. No i drugi element tej trudności to jest brak dostatecznie
dużej woli politycznej, brak silnej woli politycznej tej zmiany. Otóż no, zbyt mało osób oczekuje tej rewolucji, czuje potrzebę takiej rewolucji, niestety. I ta niewielka wciąż liczba ludzi przekłada się na brak działań instytucjonalnych, na brak działań systemowych, na nierozpoznanie tego jako problemu politycznego również w kontekście europejskim. Ale ja nie sądzę, żeby rewolucja w wymiarze międzygatunkowym była co do zasady niemożliwa. Naprawdę trudno jest założyć, że w przyszłości, jakiejś tam przyszłości, nie pojawi się taka siła polityczna i taka wola polityczna, która tę rewolucję urzeczywistnie, nie wykluczałbym tego. Być może dynamika przyszłych procesów, przyszłych lat stworzy taką siłę. Nie wiemy. Wiemy tyle, że dzisiaj taka rewolucja jest niemożliwa, choć nieszowinistyczne państwo z taką rewolucją już dokonaną jest oczywiście państwem do wyobrażenia, prawda? I dzisiaj już powinniśmy zacząć sobie je wyobrażać i o tym głośno mówić. Więc przygotowanie dzisiaj i przeprowadzenie tej rewolucji jest faktycznie zaporowo trudne, o tym mówił również profesor Żołnowski. Można było powiedzieć, że dzisiaj zwierzęta są skazane na ten tryb ewolucyjnych zmian, prawda? Że reformizm niestety w zmianie społecznej jest konieczny. I to, jak też Karolina o tym wspomniała, niezależnie od przekonań i zakresu postulatów. O tym mówił zresztą Solt w XIX wieku w kontekście ruchu pozwierzęcego. Nieuchronnie wszyscy lądujemy ostatecznie w zmianach reformistycznych. Kiedy mówię skazane, zauważcie Państwo kontekst kryzysu klimatycznego. Kiedy się mówi o ewolucyjności zmian, o mozolnym reformizmie, to jest to postrzegane jako wada, tak? Jako związana z inercją, wada, z opieszałością, z brakiem adekwatnej reakcji i tak dalej. Otóż to samo można powiedzieć w kontekście kryzysu eksploatacji zwierząt. To znów nie jest nic dziwnego ani egzotycznego. Ja jestem abolicjonistą, prawda? To jest bardzo prosto do zrozumienia. Jestem przekonany, że powinniśmy odejść od możliwie każdej formy krzywdzącego wykorzystywania zwierząt, ale zawsze mówię i sądzę, że to jest bardzo dobry plan społeczny i dobra propozycja dla wszystkich grup. Propozycja, powiedziałbym, zjednoczeniowa, abyśmy przyjęli bardzo specyficzny abolicjonizm, mianowicie pragmatyczny abolicjonizm. Naprawdę sądzę, że sięganie po reformy i uczestniczenie w ewolucji bywa słuszne i bywa usprawiedliwione. Kiedy? Otóż zawsze wtedy, gdy faktycznie polepsza los zwierząt. To jest odpowiedź na przyjęcie perspektywy zwierzęcia. Jeśli możemy pomóc, należy pomóc nawet tyle. Szczególnie tam jest to uzasadnione i usprawiedliwione, to wkroczenie jednak mniejszymi krokami wymuszonymi przez naturę rzeczywistości, w której żyjemy. To jest ten moment, gdy dodatkowo ten tryb ułatwia realizację abolicjonizmu, prawda? Czyli kiedy jednocześnie mówimy o tym celu długoterminowym. Abolicjonizm zrealizowany byłby oczywiście czymś zupełnie innym niż dzisiejsza rzeczywistość. To byłaby po prostu zupełnie nowa norma społeczna, nowa norma prawna, nowy zestaw mechanizmów społecznych, instytucji i tak dalej. To wszystko musiałoby służyć inaczej definiowanemu dobru wspólnemu, prawda? Ta zmiana miałaby de facto charakter ustrojowy. I podstawowym pytaniem jest nie tyle, czy wprowadzać na zasadzie reform czy rewolucji, bo nie mamy takiego narzędzia, jakim jest rewolucja, dzisiaj też zostało powiedziane. Pytanie brzmi, jak dobrze, jak sprawiedliwie, jak możliwie nieszowinistycznie, jak efektywnie wprowadzać kolejne reformy po to, żeby one prowadziły do emancypacji grup, o które walczymy, prawda? I moje cztery proste propozycje są następujące. Fakt, że tryb reformistyczny jest wymuszony sytuacją w tej chwili, nigdy nie powinien prowadzić do autocenzury naszego ruchu i nie powinien prowadzić do zamknięcia się w tym ciasnym kręgu animal welfare, czyli welfareizmu, zastanawiać się tylko nad tym, jak wykorzystywać, a nie czy wykorzystywać. Nie mamy takiego, nie mamy klejtu na takie działanie. Musimy zawsze pamiętać o tym, żeby jawnie wyznaczać długoterminowy cel, którym będzie tutaj abolicjonizm, ukierunkowywać te wszystkie stopniowe zmiany konieczne ku odejściu od jakiegokolwiek krzywdzącego wykorzystywania zwierząt w przyszłości. Musimy się zgodzić, inaczej mówiąc, co do tego, że długoterminowym celem jest właśnie abolicja, tak, aby ewolucję przeprowadzać po to, żeby wprowadzać abolicję w przyszłość, wprowadzić ją wreszcie na którymś tam etapie.
wciąż konieczne byłoby tutaj rozszerzanie dyskursu, czyli wyprowadzanie poza strefę społecznego komfortu i wychodzenie też poza strefę komfortu własnego w działaniu społecznym. Ciągłe oswajanie z nowymi ideami poprzez, no cóż, po prostu poprzez ich rozsądne nagłaśnianie w przestrzeni publicznej, poprzez upublicznianie naszych idei, nawet jeśli one przekraczają strefę komfortu, poprzez rozbudzanie wyobraźni społecznej, prawda? Czyli budowanie przekonania, że tak naprawdę możliwe jest więcej niż się ludziom wydaje. To jest bardzo podstawowa rzecz, uskrzydlać ludzi, wciąż mówić im, że mogą więcej niż im się wydaje. No i na koniec te dwie rzeczy, o których marzę, o które zabiegam, które postuluję, które łączę w takim haśle zadbaj o radykalizm. Po pierwsze, musimy jako ruch społeczny zadbać o słyszalność tych środowisk wyrażających śmielsze postulaty, ponieważ one zwykle są bardziej marginalizowane, ich sytuacja społeczna jest trudna, ich odbiór jako aktorów życia społecznego jest po prostu utrudniony przez sam fakt radykalizacji, prawda? Czyli musimy zadbać o nich, ale musimy także pamiętać, że jeśli należymy do tego środowiska, to musimy tak formułować swój przekaz, właśnie radykalny przekaz, żeby on mógł być rzeczywiście sprawczy. Żeby nie był kontrproduktywny, żeby nie prowadził do przeciwnego efektu. To jest ta druga instancja dbałości o radykalizm. Tyle z mojej strony w tej chwili. Dziękuję. Panie Dariuszu, serdecznie dziękuję. Kolejne moje pytanie kieruję do dyrektorki Igi Głażewskiej. Humane Society International wysłało próbny, wspólny apel do COP26 w sprawie uwzględnienia rolnictwa zwierzęcego jako jednego z najważniejszych tematów w obradach. Dlaczego światowi decydenci i polityczki nadal nie zauważają roli rolnictwa zwierzęcego w katastrofie klimatycznej? Ma Pani 8 minut na zaprezentowanie swojej odpowiedzi. Dziękuję. Dziękuję. Rola rolnictwa zwierzęcego czy produkcji zwierzęcej jest faktycznie w katastrofie klimatycznej, jest faktycznie wciąż w dużej mierze ignorowana z kilku zasadniczych powodów. Pierwszym takim dość intuicyjnym powodem jest to, że po prostu nie opłaca się adresować tego problemu. Lobby hodowców, producentów eksploatujących zwierzęta jest, jak wiemy, niezwykle wpływowe i robi wszystko, żeby utrzymać status quo. Inną trudnością, którą zauważamy, jest niechęć do polityków do zajęcia się tym problemem, ponieważ postrzegają temat jako niebezpieczny, drażliwy i dominuje przekonanie, że on dotyka takich osobistych wyborów każdego z nas, że to jest osobisty, dietetyczny, żywieniowy wybór. Z mojego punktu widzenia, i myślę, że większość dzisiejszych prelegentów się ze mną zgodzi, trudno uznać eksploatowanie, konsumowanie zwierząt za jakąś osobistą preferencję. Jest to kwestia etyczna i kwestia pogwałcenia podstawowych praw zwierząt, które one mają, niezależnie od tego, czy znajdują odzwierciedlenie w prawie. To w końcu jest kwestia tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli fundamentalna sprawa naszej przyszłości i życia takiego, jakie znamy. Ze strony naukowej nie ma żadnych wątpliwości, że produkcja żywności, w tym hodowla zwierząt, to jest kluczowy obszar, w którym muszą nastąpić zmiany. Nie ma wątpliwości, że hodowla zwierząt jest szkodliwa dla klimatu, środowiska, bioróżnorodności, nie mówiąc już o miliardach istnień zwierzęcych skazanych na cierpienie i nieusprawiedliwioną niczym śmierć. Jednak zarówno sam wkład sektora hodowli zwierząt, zmiany klimatu, jak i zmiany, które muszą w ramach niego nastąpić, żebyśmy mogli uniknąć najbardziej drastycznych skutków zmiany klimatu, wciąż budzą bardzo wiele wątpliwości. Tak wśród decydentów, jak wśród opinii publicznej. Biorąc pod uwagę czas, chciałabym możliwie szybko przyjrzeć się niektórym z tych argumentów i wątpliwości, z którymi się spotykamy w HSI, w naszej pracy rzeczniczej, edukacyjnej, w relacjach z decydentami. Mam nadzieję, że nie będą to zbyt techniczne szczegóły. Jednym z często podnoszonych pytań jest pytanie dotyczące faktycznej szkodliwości rolnictwa zwierzęcego, w kontekście metanu szczególnie. Mówi się niekiedy, że skoro to emisja dwutlenku węgla stanowi największy problem, dlaczego mamy redukować produkcję mięsa czy mleka, jak to ma pomóc w radzeniu sobie z kryzysem klimatycznym. I to prawda, że jeżeli chodzi o efekcie plemniane, to dwutlenek węgla ma większe znaczenie,
tym niemniej metan jest bardzo szkodliwy i musi być uwzględniony w strategiach redukcji emisji. Zresztą jak możemy przeczytać w najnowszym raporcie Międzyrządowego Zespołu do Spraw Zmian Klimatycznych, w ciągu ostatnich kilku lat nastąpił dynamiczny wzrost stężenia metanu w atmosferze, tak z paliw kopalnych, jak i z rolnictwa. I w ciągu ostatnich dwóch dekad więcej metanu wyemitowanego metanu pochodzi z sektora rolnictwa zwierzęcego niż z ropy i gazu, co jest przede wszystkim związane z coraz większą ilością hodowanych zwierząt. Więc wydaje się, że naturalną reakcją powinno być dążenie do zmniejszenia liczby tak zwanych zwierząt gospodarskich globalnie. Poza tym musimy też pamiętać o tym, że hodowla zwierząt znacząco przyczynia się również do emisji dwutlenku węgla przez związany z nią transport, przez karczowanie lasów, głównie pod uprawy roślin, które potem są przeznaczone na pasze dla zwierząt. Obecnie szacuje się, że nawet 83% upraw na całym świecie służy do wspierania produkcji mięsa, mleka, jaj i akwakultury. Kolejnym argumentem podnoszonym przez zwolenników utrzymania business as usual, wszystkiego po staremu, z którym się spotykamy, jest odniesienie się do innowacji technologicznych. Szczególnie lobby zajmujące się eksploatacją zwierząt lubi o tym mówić, żeby i używa tego jako argumentu do podtrzymania, przemawiającego za podtrzymaniem liczby hodowanych zwierząt, czy nawet jej zwiększenia. Mówi się o tym, że powinniśmy myśleć o bardziej efektywnych, odpornych gatunkach roślin i zwierząt, o bardziej wydajnych strategiach żywienia zwierząt hodowanych dla ludzkich celów. Nie wierzę, że jest to rozwiązanie, na którym możemy polegać. Poza tym wiemy, jak katastrofalne skutki dla zdrowia i dobrostanu zwierząt mają modyfikacje ras, które służą efektywnej, szybkiej, zoptymalizowanej produkcji. Jednym z takich przykładów mogą być tak zwane krowy mleczne, które są selekcjonowane i hodowane w taki sposób, aby cała energia, którą zużywają, była przeznaczona właściwie jedynie do wytwarzania mleka. Cierpią przez całe swoje życie, cierpią na problemy z racicami, obrzodzenia, stany zapalne wymion, odwadnienia kości. Pojawiają się również pytania o ekonomiczny wymiar takiej zielonej transformacji, w której centrum byłyby zwierzęta. Badania, na które się opieramy w HSI, pokazują, że polityki, które zachęcają do zmiany diety w kierunku roślinnej, przyniosłyby znaczące korzyści gospodarcze i przede wszystkim zwiększyłyby nasz potencjał adaptacyjny, czyli umiejętność dostosowania się do zmian klimatu, no, szczególnie tych, których nie będziemy już w stanie uniknąć. Wspólne badanie przeprowadzone przez Międzynarodową Organizację Pracy, Agencję ONZ-u i Inter-American Development Bank pokazało, że przejście na gospodarkę zeroemisyjną opartą na diecie roślinnej wyprowadziłoby do powstania o 15 milionów więcej miejsc pracy niż w przypadku utrzymania scenariusza business as usual i status quo oraz zredukowałoby globalne emisje gazów cieplarnianych w rolnictwie o co najmniej 17%. Tym, co również jest wykorzystywane przeciwko zmianom, jest troska, niekiedy fałszywa, o rolników i źródła utrzymania. I trudno z tym dyskutować, że wszyscy polegamy na rolnikach. Jednak sprawiedliwe przejście na bardziej zrównoważony system żywnościowy obejmowałoby również stworzenie bardziej sprawiedliwego systemu dla samych rolników. Sektor hodowlany, na którym polegają teraz setki milionów osób na całym świecie, jest bardzo nieprzyszłościowy i wiemy, że prędzej czy później się załamie. Dlatego niezwykle ważne jest wspieranie rolników w przechodzeniu na przystosowaną do zmian klimatu, zrównoważoną produkcję żywności na bazie roślin. To ma kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o zarówno przyszłość i bezpieczeństwo ich źródeł utrzymania, jak i bezpieczeństwo i dostępność żywności w ogóle. System oparty na roślinach byłby również bardziej bezpieczny ze względu na swoją wydajność, wymaga mniejszej ilości ziemi,
stosunku do ilości kalorii, które możemy pozyskać. Zresztą przede wszystkim musimy też zauważyć, że większość produkowanego mięsa obecnie pochodzi z intensywnych hodowli przemysłowych. Wiemy wszyscy dobrze, że cierpienie zwierząt jest nieodłącznym elementem takiej hodowli, ale przemysłowej hodowli niejednokrotnie towarzyszy również eksploatacja i wyzysk ludzi, pracowników, zmuszonych pracować za bardzo niskie stawki w warunkach, które zagrażają ich zdrowiu i życiu. Często na fermach czy w zakładach przetwarzających produkty zwierzęce pracują migranci, często nie znający języka swoich praw, czy przebywający nielegalnie w kraju. I to ich wrażliwe położenie bezlitośnie się wykorzystuje. Także to system, który eksploatuje tak planetę, jak i zwierzęta pozaludzkie, jak i ludzi. Mój czas chyba się już kończy, więc dziękuję. Pani dyrektorko, bardzo dziękuję za Pani wypowiedź. Następne pytanie będzie skierowane do Pana Kacpra. Zmienia Pan świat oddolnie i łączy kropki między prawami człowieka, klimatem i zwierzętami. Jak sprawić, żeby zwierzęta tak zwane hodowlane stały się w świadomości nas wszystkich podmiotami i tymi, które muszą zyskać na transformacji rolnictwa? Pana 8 minut zaczyna się teraz. Zapraszam. Bardzo dziękuję. Ja zasadniczo, przygotowując się do tej debaty, przeczytałem zarówno kilka ważnych europejskich dokumentów związanych z tymi strategiami, o których wiele już zostało dzisiaj powiedziane. I na początek w ogóle bardzo dziękuję, że możemy się tu dzisiaj widzieć i bardzo się cieszę, że też to spotkanie może być jakimś takim, myślę, otwarciem czy to przyszłych współprac, czy znajomości dla dobrej sprawy. Ja wynotowałem sobie kilka rzeczy, które już tutaj usłyszałem z kilku stron, co też napawa mnie bardzo dużym optymizmem. Zawsze, kiedy ja o tym myślałem, też pod kątem tego, jak przekonywać czy to moich znajomych, czy na podstawie różnych działań aktywistycznych, zawsze starałem się iść w pewien sposób dwutorowo. To znaczy po pierwsze, i na tym myślę się skupię, trzeba myśleć o systemie. To znaczy zawsze, kiedy się starałem organizować jakąś czy to akcję prozwierzęcą, czy na jakiejkolwiek innej płaszczyźnie aktywistycznej, zdawałem sobie sprawę, że trzeba myśleć o systemie. To znaczy oczywiście kwestie akcyjne dla małych społeczności mające swoje miejsce tylko w danym miejscu i czasie są fajne. Natomiast tak jak bardzo często pojawia się ze strony organizacji walczących o zmianę, ważna jest to zmiana systemowa. I do tego też zresztą odnoszą się w wielu swoich wypowiedziach i materiałach organizacje prozwierzęce. Oczywiście jak każda zmiana systemowa, to trwa bardzo długo, tak? Jeżeli myślimy o jakiejkolwiek zmianie edukacyjnej, wprowadzenia do szkół edukacji klimatycznej, to tak jak tutaj doktorka Sylwia Spurek argumentuje w piątce dla zwierząt, trzeba by to było zacząć od przedszkola. Natomiast wiemy, że jeżeli taką edukację zaczniemy od przedszkola, to efekty takiego pełnego cyklu edukacji zobaczymy za kilkanaście lat, więc trzeba byłoby to zacząć jak najszybciej. I to jest, myślę, kluczowe, żeby zdać sobie sprawę, że jeżeli chcemy faktycznie dążyć do społeczeństwa międzygatunkowego, do społeczeństwa, w którym nie skupiamy się wyłącznie na prawach ludzi, chociaż i to do dzisiaj nie jest realizowane wszędzie i zawsze, to musimy zacząć jak najszybciej od zmian systemowych. I oczywiście, tak jak już powiedział tutaj pan Dariusz Gzyra, to zawsze jest kwestia tego, czy idziemy rewolucją, czy ewolucją. Jeżeli chcemy wprowadzać szybko zmiany systemowe, to oczywiście jedną z najłatwiejszych i najskuteczniejszych dróg do tego jest przekonanie jak największej ilości ludzi. I to, myślę, jest to, na czym ja się skupiam w takim swoim codziennym i nawet bym tego nie nazwał aktywistycznym życiu, czyli przykład. Przykład i jeszcze raz przykład. To znaczy usłyszałem kiedyś, że pani Sylwia Spurek ma problem z tym, jeżeli ktoś przy posiłku, który ona je mięso. I poczułem się wtedy jeszcze bardziej reprezentowany, bo ja faktycznie od pewnego czasu zaczynam dochodzić do takiego wniosku, że ja po prostu nie chcę w tym brać udziału na jakimkolwiek poziomie. I zauważyłem, że w momencie, w którym przy moich znajomych powiedziałem, że no jeżeli idzie się gdzieś ze mną na jedzenie, wychodzi się gdzieś ze mną towarzysko, czy organizuje się ze mną wspólnie jakieś wydarzenie, to z mojej strony nie ma zgody na jedzenie przy mnie po prostu produktów odzwierzęcych, zwłaszcza mięsa.
I to faktycznie zaczyna działać i myślę, że jeżeli weźmiemy wszyscy, bo my też nie operujemy w takich ściśle szczelnych bańkach, jeżeli weźmiemy wszyscy naszych znajomych i postawimy ich przed takim faktem dokonanym, myślę, że jest to pewna droga do tego, żeby taki przykład zwiększać. Dlaczego, co mam na myśli? Jakiś czas temu, zresztą za mną tutaj wisi jeszcze identyfikator, mieliśmy okazję jako Młodzieżowa Rada Miasta zorganizować Kongres Samorządów Uczniowskich. I to było wydarzenie, na którym spotkało się ponad setka młodych ludzi z Poznania, gdzie my rozmawialiśmy o przeróżnych kwestiach aktywizmu młodzieżowego. I ja jako główny organizator stwierdziłem, że chciałbym, aby cały event był wegański. Wydawało mi się to oczywiste, jako że po pierwsze duża część młodych ludzi jest na diecie roślinnej, a po drugie nie chciałem firmować swoją twarzą i instytucją, którą wtedy prowadziłem, do wykorzystywania zwierząt na cele żywnościowe. No i faktycznie przeprowadziliśmy to w ten sposób, że przy udziale szkoły publicznej, gastronomicznej zamówiliśmy 100-kilkadziesiąt roślinnych, wegańskich posiłków. Także i mleko, i wszystkie produkty były roślinne, co spowodowało, że cały dzień przez czas trwania tej konferencji ponad 100 osób jadło wyłącznie roślinne jedzenie. I po samej konferencji dostaliśmy wiele pytań o to, skąd to było, co to było, bo było smaczne i chcieliby spróbować. I to myślę jest postawa, która bardzo mi mocno przyświeca w promowaniu przykładem i to jest coś, na czym staram się skupiać, na co dzień. Przygotowując się też do tej debaty, do tej sesji, ja przypomniałem sobie pewien wywiad profesora Magdaleny Sierody to już chyba kilku lat mi się wydaje, to tym bardziej była wtedy rewolucyjna teza, która w wywiadzie bodajże radiowym argumentowała, że w zasadzie nadszedł już czas na to, żebyśmy przyznali zwierzętom różnym w zależności od gatunku, to jakby przytaczam tylko jej słowa, pewną formę obywatelstwa. I myślę, że jest ważne, aby o tym powiedzieć w momencie, w którym rozmawiamy o szerzeniu świadomości i zmianach systemowych, bo wydaje mi się, że w zasadzie jedyną możliwością zrównania praw w głowach ludzi jest zrównanie praw w sensie faktycznym. Jeżeli coś zostałoby unormowane prawnie, to zostałoby to też przez pewien czas i proces zasiane w głowach ludzi. I wydaje mi się, że to jest bardzo istotne. Tak? Ja osobiście nie miałbym żadnego problemu z tym, i wręcz optowałbym jak najbardziej za rozwiązaniem takim, że tak samo jak płacimy podatki często od tego, że mieszka z nami kot czy pies, tak samo uważam, że powinno za tym iść pewna ochrona ze strony państwa i powinno iść za tym usankcjonowanie pewnego systemu, które nie widzi tylko i wyłącznie ludzi w takim systemie obiegu ochrony i obowiązków wobec państwa. Oczywiście biorąc pod uwagę to, że państwo jako obecny twór społeczny jest stworzone pod ludzi, a nie pod inne gatunki, i trzeba by na pewno jakby kompletnie przeformułować nasze myślenie o społeczeństwie i państwowości. Natomiast wydaje mi się, że stawianie takich odważnych tez, bo to mówiąc to w Polsce, mówiąc to w Unii Europejskiej, mówiąc to w ogóle w obecnym stanie globalnym, to jest kwestia chyba najbardziej istotna. I przechodząc do finału, pani Sylwia Spurek w ostatnim czasie puściła tego bardzo popularnego wszędzie tweeta właśnie z tymi datami, o których Morgan wspomniała na początku. I to wywołało oczywiście burzę, tak? To wywołało niesamowity huragan opinii mówiących o tym, że no jasne, teraz nam odbierzecie schabowego, teraz nam po prostu zabierzecie nasz styl życia. Natomiast myślę, że najistotniejszym jest to, żeby zauważyć, jaki skutek to wywołało. Pierwszy raz w przestrzeni publicznej w ogóle jakkolwiek pojawił się temat możliwego w przyszłości zakazu hodowli zwierząt i wykorzystywania ich w tym celu. Nigdy wcześniej żadna osoba pełniąca jakąkolwiek funkcję publiczną w naszym kraju nie podała do publicznej wiadomości postulatu zakazu wędkarstwa i generalnie hodowli przemysłowej zwierząt. To jest, myślę, coś, na czym w ogóle powinniśmy się skupić. I oczywiście, że to się wiąże z wielkim hejtem często wobec nas, natomiast myślę, że niesamowicie ważne w krzewieniu świadomości jest stawianie radykalnych postulatów. Panie Kacprze, bardzo dziękuję za Pana wypowiedź. Przejdę teraz do Pani Maji Urbanek.
Pani pokolenie to pokolenie zmiany. I jak widzicie rolę i miejsce praw zwierząt w krajowej i europejskiej polityce? Ma Pani 8 minut na zaprezentowanie swojej wypowiedzi. Dziękuję. To ja dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Miło mi, że mogę tu być i mówić o takich ważnych sprawach i słuchać wypowiedzi tylu ekspertów. No i właśnie też nie wiem, czy mogę mówić za całe moje pokolenie, ale na pewno gdzieś zrozumieją mnie ci młodzi zaangażowani, bo właśnie cieszy mnie to, że Gen Z jest coraz bardziej świadome i stara się uczestniczyć w tych procesach decyzyjnych. To jest bardzo ważne, żeby nasz głos wybrzmiał, żebyśmy byli świadomi, jakie mamy możliwości. No i że obywatele też mają wpływ na politykę, albo powinni mieć ten wpływ. Bo mam wrażenie, że wciąż wiele osób boi się mówić o obywatelskim zaangażowaniu, boi się wchodzić w te takie sfery już zmian legislacyjnych, systemowych, no bo to jest jednak przyzwyczajeni. I trzeba to powiedzieć jasno, chociażby ograniczanie praw reprodukcyjnych kobiet czy brak ochrony osób LGBTQIA+, te rzeczy to zmienić. I teraz właśnie wiele mówimy o tych działaniach antydyskryminacyjnych, ale wydaje mi się, że to nie będzie możliwe, dopóki nie zaczniemy walczyć o równość i wolność wszystkich grup wykluczonych. A wiele osób mi widzi, że nie chce, że jedną z takich grup właśnie zwierzęta. Trochę trudno to zrozumieć. Wywołują tak okropne oburzenie. Niemniej pojawiają się ruchy klimatyczne, na przykład MSK, które dzielnie walczą o klimat i jednym właśnie z tych takich postulatów czy sposobów walki z katastrofą klimatyczną jest dbanie o prawa zwierząt. Mi bardzo zależy na tym, żeby to wybrzmiało gdzieś, że to też jest uwzględniane, bo no, prawa zwierząt są nieodłącznym elementem przeciwdziałania katastrofie klimatycznej, ratowania tego, co ludzie zniszczyli. I chcąc rzeczywiście wpłynąć jakoś na nasze życie, na to, jak ta katastrofa postępuje, musimy zastanowić się nad tym, jakie działania podejmujemy. I to nie jest tylko wyrzucanie śmieci do odpowiednich pojemników, ale też właśnie rozpoczęcie od takich zmian wewnętrznych, dzięki czemu będziemy mogli dbać o te istoty, które traktujemy jak produkty, które są używane w przemyśle mięsnym, mleczarskim czy futrzarskim, bo to też są gałęzie przemysłu, które powodują ogromne straty środowiskowe, już nie mówiąc tutaj o cierpieniu, jakie wywołują, co też jest no, dla mnie przerażające, jak można się wykazywać takim kompletnym brakiem serca w stronę drugiej istoty. Także no, wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żebyśmy my, młodzi ludzie, też kontynuowali tę myśl takiego wyzwolenia, bez strachu o to, czy może zabrzmimy radykalnie, czy nie, bo jak dla mnie prawa zwierząt nie są w ogóle kwestią do dyskusji. To jest coś bardzo naturalnego, coś nad czym się powinniśmy zastanowić jako społeczeństwo, gdzie idziemy, czy idziemy rzeczywiście do tyłu w stronę tego świata, który no, innego sposobu nie znał, tak? Czy chcemy postawić na zieloną transformację, która będzie też dla nas szukała alternatywnych może produktów mięsnych, czy tak jak pseudomięsnych oczywiście, tak jak tofu chociażby, czy używanie soi zamiast mięsa. No tutaj tych opcji jest wiele. I nie możemy mówić w tym momencie, że jako społeczeństwo jesteśmy zmuszeni do tego, żeby jeść mięso. Więc bardzo, bardzo cieszy mnie, jak na przykład właśnie wychodzę ze znajomymi do restauracji i widzę, że te posiłki
wegańskie są coraz częstsze, że to już jest nieodłączna część kart dań. I myślę, że to jest jakiś już krok w przód. I czekam, aby tych kroków było więcej. Myślę, że poprzez nasze codzienne wybory my też bardzo mocno wpływamy na to, jaki świat zostajemy, jaki świat kreujemy. I liczę na to, że to będzie coraz bardziej powszechne, a do dyskusji takiej właśnie pokroju, czy zwierzęta w ogóle zasługują na prawa, już nie będzie. Że to będzie coś dla nas naturalnego i dzięki temu no właśnie oszczędzimy cierpienia milionom istnień, które właściwie dla naszego własnego użytku zabijamy i więzimy. Wydaje mi się, że XXI wiek to nie jest już czas na takie rozwiązania. I to chyba tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za Pani wypowiedź. Moje kolejne pytanie kieruję do profesora Marcina Urbaniaka. Panie profesorze, jak przekonać rolników do etycznej, zielonej transformacji i do rolnictwa bez wykorzystywania zwierząt? Wirtualna scena należy do Pana. Jak przekonać rolników i hodowców do zmiany działalności gospodarczej? To jest przedsięwzięcie strasznie karkołomne i trudne, wydaje mi się. I myślę, że to chyba nawiązuje do bardzo ciekawej wypowiedzi pani Igi Głażewskiej i jest zarazem też poszerzeniem perspektywy, o której nie wspomniał profesor Elżanowski, czyli tej perspektywy społeczno-praktycznej, jak wdrażać. No to jest, wydaje mi się, strasznie ciężka rzecz, ale spróbuję odpowiedzieć, dlatego że ja już miałem okazję dyskutować z hodowcami ferm zwierząt futerkowych kilka lat temu i tam też była taka konfrontacja, gdzie próbowaliśmy, ja i kilka innych osób, perswadować, że to jest realne i możliwe do wykonania, więc z tego doświadczenia wiem, że skuteczna perswazja w sytuacji, kiedy my chcemy zmienić cały sposób prowadzenia działalności gospodarczej, a w zasadzie nawet sposób myślenia ogromnej grupy społecznej, taka perswazja na pewno nie może opierać się na jakiejś mglistej retoryce, tylko musi opierać się na bardzo gruntownych konkretach, czyli nasi odbiorcy muszą słyszeć, że my mamy gruntownie, krytycznie przemyślaną całą strategię przeprowadzania takiej transformacji i możemy dawać jakieś sensowne propozycje. Więc bez rekomendowania takich konkretów na pewno nam się nie uda przeprowadzić żadnej transformacji w praktyce. To jest tak bardzo ogólnie mówiąc. A jakie to są konkrety? Po pierwsze, wydaje mi się, że należałoby spojrzeć na zieloną transformację i właśnie to ten animal free farming, który jest celem, wyzwolenie zwierząt hodowlanych spod jarzma okrutnej hodowli. Trzeba spojrzeć oczami samych hodowców, których może motywować albo zniechęcać do transformacji niekoniecznie kwestia cierpienia zwierząt hodowlanych, tylko kwestia po prostu finansowa. To znaczy, czy po transformacji alternatywa wciąż będzie atrakcyjnym źródłem dochodu i czy na przykład roślinne, ekologiczne gospodarstwa rolne będą przynosiły jednakowe dochody jak dotychczasowa intensywna albo ekstensywna hodowla zwierząt. I tutaj problem już jest na starcie taki, że kiedy specjaliści mapują proces transformacji, a było coś takiego robione przez Katedrę Ekonomii Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, to tam wskazano od razu bariery, o których wspominali sami rolnicy. Mianowicie do
rozwoju ekologicznego jakiegoś agrorolnictwa zniechęcały ich niskie plony względem relatywnie wysokich kosztów produkcji i kosztów dystrybucji samych plonów w porównaniu do takiej konwencjonalnego rolnictwa intensywnego. Tam ta dystrybucja jest po prostu o wiele łatwiejsza i tańsza, a plony są dużo większe. Więc to na pewno należy wziąć pod uwagę w momencie, kiedy perswadujemy już, czyli wskazujemy jakieś realne rozwiązania. Musimy pokazać, że za alternatywą stoi wzmocnienie jakimiś realnymi subwencjami czy dotacjami, na przykład w ramach programu rolno-środowiskowego. A druga bariera, też wskazana przez Katedrę Ekonomii Ekologicznej, to był koszt, o którym wspominali hodowcy zwierząt, koszt ewentualnego na przykład złomowania maszyn i urządzeń. To były inwestycje warte setki tysięcy złotych, które ci ludzie ponieśli i no, wykorzystywane urządzenia do intensywnego chowu zwierząt. Więc w sytuacji, kiedy mieliby zmienić swoją działalność gospodarczą, no to chcieliby w jakiś sposób nie być stratni, tylko chcieliby zacząć bez gigantycznych długów. Przy okazji wspominano też o kosztach ewentualnej rekultywacji terenów po fermach. I tutaj też również trzeba byłoby wskazać jakąś systemową pomoc finansową, która by spowodowała, że ta perswazja byłaby skuteczna. Problemem jest też brak pomocy w systemie dystrybucji produktów ekologicznych, bo docelowo zielona transformacja i animal free farming no, powinien się, mówiąc brzydko, opłacać finansowo producentom roślinnego już całkowicie jedzenia i ta opłacalność powinna być widoczna od samego początku, od właśnie wspomnianej wypłaty odszkodowań dla osób, które chciałyby się przebranżowić, poprzez na przykład finansowanie szkoleń związanych, powiedzmy, z permakulturą, o której prawdopodobnie dotychczasowi hodowcy zwierząt czy rolnicy tacy tradycyjni nie mają prawdopodobnie większego pojęcia, więc trzeba byłoby zainwestować w możliwość nabywania nowych kompetencji z tego ekologicznie zrównoważonego rolnictwa i przeznaczyć na to jakieś środki finansowe, aż po udrożnienie systemu lokalnej dystrybucji tych ekologicznych plonów z naciskiem na lokalność, żeby to nie było konkurowanie na przykład z gigantycznymi międzynarodowymi markami, koncernami, a równocześnie, żeby ta dystrybucja była nisko w kierunku zeroemisyjnej, żeby ona była ekologiczna, nie tylko prozwierzęca, pozbawiona cruelty free, ale też związana z niskim emisją szkodliwych substancji. Więc taka wspólnotowa lokalność i suwerenność żywnościowa musi być wzięta pod uwagę. I kończąc już, trzeba byłoby zrobić po prostu czas, który byłby jakimś vacatio legis, takim zawieszeniem ustawy dający czas na przebranżowienie się, rozwiązać sytuację, co zrobić ze zwierzętami hodowlanymi przy okazji, no bo mamy brak azylii, brak przytulisk dla gatunków hodowlanych, futerkowych, i wskazać takie obszary, które już funkcjonują, takie konkretne działalności alternatywne, które już funkcjonują i przynoszą dochody. W Polsce takich może nie mamy, ale są na przykład na zachodzie Europy czy w Stanach Zjednoczonych szklarnie wertykalne czy permakulturowe zagospodarowania przestrzeni poindustrialnych, są uprawy hydroponiczne warzyw, więc są takie konkretne alternatywy, o których się nie mówi, a które powinny być głośno przytaczane jako realna szansa na transformację i animal free farming. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za zabranie głosu. Przejdę teraz do pani Maji Jaworowskiej. Pani Maju,
Jakie znaczenie ma kwestia praw zwierząt prowadzonym przez Panią i Pani zespół w biznesie? Pani 5 minut na udzielenie odpowiedzi na to pytanie. Zapraszam. Dziękuję Ci, Morgan. Dzień dobry i bardzo dziękuję w ogóle za zaproszenie dzisiaj. Odpowiadając na Twoje pytanie, więc znaczenie jest to kluczowe. Wynika po prostu z tego, że nasz biznes w ogóle zrodził się z tego, że każda z nas gdzieś na pewnym etapie swojego życia przeszła na ten weganizm. Wybrałyśmy ten styl życia po prostu. I do tego doszła pasja, tak? Każda z nas po prostu jest nas trzy w naszym teamie roślinnej bazy. I każda z nas po prostu gdzieś w pewnym momencie pokochała gotowanie, każda po prostu ma inny staż. I gdzieś po prostu w pewnym momencie nam się to wszystko złożyło do kupy i ten biznes po prostu zaczął funkcjonować. Natomiast nie byłoby to możliwe, na pewno w takiej formie, gdybyśmy nie były wegankami my jako jednostki. I to, jaką perspektywę mogę tutaj wnieść po prostu do tej naszej debaty, to jest właśnie perspektywa małego biznesu, który ma w sumie nie tyle za zadanie, co przez całą swoją działalność po prostu promuje ten weganizm. I chciałabym tutaj podziękować za słowa, które pani Karolina Skowron wniosła, ponieważ to, o czym pani mówiła, jeżeli chodzi o różne perspektywy aktywizmu i różnych na różnym poziomie wojujących właśnie wegan, różne prawa i z różną intensywnością. To jest coś, z czym my się stykamy praktycznie na co dzień w komunikacji, jakby w dialogu z naszymi odbiorcami, z naszymi klientami. Dlatego, że poza tym, że prowadzimy sklep z e-bookami, sprzedajemy tam po prostu e-booki z naszymi autorskimi roślinnymi przepisami, to jednocześnie prowadzimy też dość dużą społeczność osób na Instagramie, jest nas ponad 40 tysięcy. No i jest to biznes w sensu stricte kulinarny, dlatego możemy się po prostu liczyć z tym i się liczymy z tym na co dzień, że jednocześnie naszymi odbiorcami są weganie, ale też ludzie, którzy są wegetarianami, czy fleksitarianami, czy jakkolwiek inaczej chcieliby po prostu nazwać swoje stanowisko i swoje wybory żywieniowe. I mimo to, że my mówimy z pewnej perspektywy naszej osobistej jako weganki, to musimy się liczyć z tym po prostu, do kogo mówimy i jaki może być odbiór. Natomiast nie wpływa to w żaden sposób na to, jaka jest nasza perspektywa, tak? Jeżeli ktoś się oburza na to, że raz w tygodniu publikujemy na przykład, bo mamy taki cykl, który się nazywa Memy Piątek i tam rzucamy po prostu memy związane z dietą wegańską, z weganizmem, z żywnością ogólnie. Za każdym razem co piątek dochodzi do nas po prostu kilka wiadomości, taki odpływ po prostu ludzi, którzy oburzają się na te memy, ponieważ wzbudzają w nich jakieś po prostu poczucie, jakieś wyrzuty sumienia. No i my musimy po prostu jakby na to jakoś zareagować. No i powiem tylko, że nie reagujemy w żaden sposób tłumacząc się, prawda, ponieważ jest to pewne stanowisko, które zrodziło tę naszą działalność i jakby silnie w tym trwamy i jest to coś, co rzutuje na wszystko, co robimy po prostu w tym biznesie. Dlatego jeżeli ktoś poczuje się po prostu obrażony tym, że ktoś inny wybrał weganizm, a on po prostu cały czas nie może się na to zdecydować, to my nie bierzemy za to po prostu odpowiedzialności. Inną ścieżką, którą wybrałyśmy ku temu, żeby po prostu ten nasz biznes był odpowiedzialny i jak tylko, najbardziej jak możemy, jest wspieranie finansowe różnych inicjatyw, które są bliskie naszym sercom. W pierwszym roku naszej działalności były to Otwarte Klatki, cudowne stowarzyszenie, z którym do tej pory współpracujemy, a od kilku miesięcy z wielką radością wspieramy azyl dla świń Chrumkowo, na które po prostu konto oddajemy 10% zysku ze sprzedaży wszystkich naszych e-booków. Coś, na co też, co też dla mnie osobiście jest bardzo istotne, jako właśnie dla przedsiębiorcy, który walczy jednocześnie swoim własnym biznesem o te prawa zwierząt, jest to, jak widzę po ludziach, po naszych odbiorcach, te zmiany żywieniowe, które oni po prostu powoli z różnych powodów, prawda, ale jednak te decyzje po prostu podejmują. Czasem to jest właśnie jakieś tam uświadomienie, znaczy na jakimś poziomie uświadomienie o tym, jaka jest sytuacja zwierząt, ponieważ pamiętajmy o tym, że mnóstwo ludzi jeszcze nigdy nie widziało na przykład materiału z ubojni, nigdy nie widziało materiału z fermy. Więc to może być jeden powód. Innym powodem może być chęć zadbania o własne zdrowie. Jeszcze innym powodem może być chęć zadbania o klimat. Ale ostatecznie, jeżeli ktoś już podejmuje tę decyzję o tym przejściu na dietę roślinną i później w dalszych krokach zweganizowanie całego swojego życia, czyli też zwrócenie uwagi na kosmetyki, zwrócenie uwagi na
te wszystkie aspekty, które po prostu gdzieś dotykają praw zwierząt, czy też kwestia mody zrównoważonej. To ja czuję po prostu jako twórca, jako przedsiębiorca, że za każdym razem, gdzie dostaję jeden pojedynczy naprawdę komentarz albo wiadomość, że słuchajcie, dzięki Wam, albo przy okazji po prostu gotowania z Waszym e-bookiem, czy stosowania Waszych przepisów, zmieniłam swoje zdanie, będę ograniczać, będę jeść coraz mniej, będę w ogóle wykluczę te składniki odzwierzęce. Dla mnie jest to ten mały sukces. I taką właśnie na konkluzję może zamknąć moją wypowiedź. Chciałabym tylko powiedzieć, że mam nadzieję, że właśnie tak będzie dalej, że w pewnym momencie przekroczymy ten próg po prostu tej jednostki, że za każdym pojedynczym komentarzem będę czuć tę radość i satysfakcję, a w pewnym momencie to zacznie być naprawdę wykładniczy wzrost wegan w naszym otoczeniu i wśród naszej społeczności. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za Twój głos. Przejdę teraz do Pani Dobrawy Tokarczyk, która reprezentuje azyl dla świń Chrumkowo. Pani Dobrawo, czym tak właściwie są azyle dla zwierząt tak zwanych hodowlanych i jaka jest ich funkcja w procesie szerzenia świadomości w społeczeństwie? Kto Was odwiedza? Jakie są reakcje ludzi na zwierzęta, które zwykle oglądamy w supermarketach i na talerzach? Zapraszam serdecznie. Dzień dobry i bardzo dziękuję za zaproszenie. Na to pytanie odpowiem na podstawie azylu dla świń Chrumkowo. Chrumkowo jest przede wszystkim domem dla uratowanych świniaków, gdzie mogą spędzać czas i cieszyć się życiem. Nie muszą się martwić, że ktoś będzie chciał je zjeść albo dalej eksploatować. Ważne jest, żeby odróżnić azyl od mini-zoo i agroturystyki. Naszą rolą jest zmienienie postrzegania świń jako kotletów, mięsa, ale żeby ludzie zobaczyli w nich zwierzęta towarzyszące. Jest to nasza taka forma aktywizmu. Na niektórych ludzi działają rozmowy bądź zobaczenie transportu, który przewoził właśnie świnie do rzeźni. Bardzo dużo ludzi otwiera się na niejedzenie mięsa, odejście od niejedzenia mięsa i później przejście na weganizm właśnie poprzez kontakt ze zwierzętami, które wcześniej spożywali. Bo tak naprawdę człowiek nigdy nie dał świni możliwości pokazania, jaka jest naprawdę, tak? Zamknął ją w chlewni, dał naklejkę mięso i koniec. A wszystko to, co dała natura się świniakowi, obrócił przeciwko niej. Dlatego, że szybko tyje, że szybko dojrzewa, że jest płodna. Dlatego w Chrumkowie świniaki nie tylko są uratowane od rzeźni, ale także zwracamy im świńskość, tak? Albo tej świńskości uczymy, czyli dajemy możliwość rycia, kąpieli błotnych i nawiązywania relacji z innymi świniakami. To wszystko to, co jest naturalną formą bycia świnią. Jeżeli chodzi o funkcję w procesie szerzenia świadomości w społeczeństwie, chodzi o to, że odległość fizyczna i emocjonalna naszych domów od rzeźni i ferm przemysłowych powoduje, że odczuwamy dysonans poznawczy. Chodzi o to, że z jednej strony mamy właśnie te rzeźnie, a z drugiej te poćwiartowane zwłoki zwierząt, a pośrodku nie ma nic. I tu jest właśnie tą lukę wypełniają azyle, które dają możliwość ludziom poznania tych zwierząt, które oni zjadają. Ludzie mają skłonność do empatii, tylko naprawdę potrzebują wiedzy i edukacji. Czasami ludzie postępują tak, a nie inaczej, bo nie mają wiedzy, nie mają wyobrażenia, nie mają kontaktu z tymi zwierzętami, przez co pozwala traktować je jako przedmioty. Niestety, żyjemy w XXI wieku i zobaczenie żywej świni na
że tak powiem, na wolności, graniczy z cudem. W ogóle nie ma takiej możliwości. Szybciej jesteśmy w stanie zobaczyć słonia. Ci, którzy przystają, żeby poznać świnie, zmieniają perspektywę i nie widzą w niej już właśnie kawałka mięsa, tylko czującą istotę. Naszym celem jest właśnie pokazywanie ludziom świń takie, jakie są naprawdę, że czują, że chcą żyć. Jeżeli ludzie widzą radość w świniaku, to uświadamiają sobie też, że one odczuwają też ból, strach i cierpienie. Jeżeli chodzi o ludzi, którzy do nas przyjeżdżają, to tak naprawdę przyjeżdżają wszyscy. Przyjeżdżają wegetarianie, przyjeżdżają weganie, przyjeżdżają osoby, które jedzą świnie, przyjeżdżają dzieci, przyjeżdżają rodzice. Bardzo często się zdarza tak, że rodzice przywożą swoje dzieci do azylu, żeby pokazać swojemu dziecku, dlaczego nie jedzą świń. I często się też zdarza, że właśnie dzieci przywożą swoich rodziców, żeby zrozumieli, że to nie jest ich fanaberia, że nie chcą dalej spożywać produktów odzwierzęcych, żeby zobaczyli, że te zwierzęta czują i też chcą, że też chcą żyć. Zdarza się tak też, że przyjeżdżają właśnie mięsożercy i tutaj, no tutaj jest trochę tak, że tak powiem, nieciekawie, ponieważ ci ludzie starają się nie dotykać świń, ale jakby świniaki same wymuszają interakcję z nimi, przez co gdzieś ta bariera się przełamuje i zaczynają widzieć w nich swoje psy i koty. Jakby tworząc azyl, chodziło nam nie tylko o ratowanie świń, ale także miejsca, w którym ludzie będą mogli się edukować i zobaczyć, jakimi cudownymi zwierzętami są świnie. Dziękuję. Dziękuję Pani za Pani wypowiedź. Następne moje pytanie kieruję do Pana Marcina Krasonia, który dzisiaj reprezentuje Fundację Prosiaczka Eugeniusza Gieniutkowo. Panie Marcinie, bardzo angażujecie się w działania rzecznicze, podpisujecie apele, listy. Dlaczego? Ma Pan 5 minut na zaprezentowanie swojej odpowiedzi. Dzień dobry i dziękuję za możliwość uczestniczenia w dyskusji. Więc tak, no. Zacznę może od takich podstaw. Fundacja Prosiaczka Eugeniusza Gieniutkowo, pod których skrzydłami jest Azyl dla Świń w Nowym Węgorzynku, jest organizacją prozwierzęcą, więc tu wydaje mi się, że jest to absolutnie naturalne, że staramy się angażować we wszystkie tego typu inicjatywy. Nie ograniczamy się jedynie do niesienia pomocy tym wspaniałym osobom świńskim, które znajdują się w naszym azylu, które znajdują swój dom do swojej naturalnej śmierci na terenie azylu. Mamy świadomość, że tylko skoordynowane i wielowątkowe działania na płaszczyźnie szeroko pojętych praw zwierząt mogą odnieść skutek, o który wszyscy walczymy. Dlatego też musimy działać zarówno w skali mikro, jak i w skali makro. Przez skalę mikro mam tu na myśli nasze lokalne działania, naszą codzienną troskę i opiekę nad tak naprawdę członkami naszej świńskiej rodziny. Przez skalę makro mam na myśli wszystko to, co się dzieje poza azylem dookoła, a o co chyba wszystkie osoby, za których ważny jest los zwierząt, walczą. Życie zwierząt, w tym tak zwanych hodowlanych, zależy od wielu czynników, na których wpływ mogą mieć aktywiści właściwie w każdej płaszczyźnie. Mam na myśli
to, że praktycznie każdy może coś wnieść do walki o wyzwolenie zwierząt. Apele, petycje, protesty, jeśli tylko ich azymut jest ukierunkowany w stronę zwierząt, w stronę ochrony tych zwierząt, w stronę wyzwolenia zwierząt, a nieukryte interesy podmiotów i organizujących robią ogromną różnicę. To po prostu dzieje się na naszych oczach, jak świadomość społeczna się zmienia. To jest coś niesamowitego i w żadnym wypadku nie powiedziałbym, że jest to pozbawione sensu. Mimo tego uważamy, że miejsc przychylnych zwierzętom jest ciągle za mało. Jest ich za mało i mam wrażenie, że przez dłuższy czas będzie ich za mało. Dlatego apelujemy, by istniejące i nowo powstałe w przyszłości, mam nadzieję, że ich będzie jak najwięcej, miejsca, które są przychylne zwierzętom, mam na myśli tutaj azyle, wszelkiego typu fundacje, stowarzyszenia, by się aktywizowały, by nie zamykały się we własnej bańce, znaczy we własnej, tak naprawdę w naszej bańce, tak? Musimy wyjść poza tą bańkę. No presja ma sens, tak? To jest chyba niezaprzeczalny fakt. Nie wiem, no przykładowo na ulicach naszych miast działają, chyba właściwie na wszystkich ulicach wszystkich większych miast działa Anonymous for the Voiceless. Myślę, że ich praca nad poszerzeniem świadomości i edukacji społeczeństwa jest ogólnie no, nieoceniona. Tego się nie da w jakikolwiek sposób, w jakąkolwiek skalą ocenić, ale no, uważam, że robią ogromną robotę. Tak samo inicjatywa Fałgan dla zwierząt. Nie dość, że działają w internecie, który jest potężnym narzędziem, to ich działania, ich presja, ich determinacja wychodzi poza internet. To nie są tylko i wyłącznie tablice informacyjne, że działają, oni naprawdę działają. Co jeszcze tu mogę powiedzieć? To jest bardziej też moja nadzieja, ale również obecne i przyszłe partie o takim zabarwieniu zielonym dają nadzieję na lepsze czasy dla zwierząt pozaludzkich. Gieniutkowo chcę być częścią tych zmian, nie tylko ratując zwierzęta, lecz reagując, działając. Fundacja Prosiaczka Eugeniusza chce, by azyl skupiał wokół siebie ludzi sprzyjających zielonej transformacji, był miejscem spotkań i debat, realnego działania w sferze publicznej. I wydaje mi się, że to będzie wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Panie Marcinie, bardzo dziękuję za pana wypowiedź. Następne pytanie będzie skierowane do pana Roberta Jurszo. W pierwszej kolejności przytoczę pana cytat. Jeśli uzależnimy sukces zielonej transformacji od przyznania praw zwierzętom, to możemy stanąć przed nierozwiązywalnymi konfliktami. Te kwestie powinny być traktowane osobno. Bardzo proszę o komentarz. Dlaczego trudne może być pogodzenie transformacji i praw zwierząt? Dziękuję. Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie. Jednocześnie przepraszam za spóźnienie, bo spóźniłem się znacznie. Mam 5 minut, więc krótko. Sprawiedliwa transformacja ma być zmianą systemu energetycznego w Europie w taki sposób, żeby on był możliwie jak najbardziej niskoemisyjny, a w konsekwencji, żeby był zeroemisyjny. By to zmienić tak naprawdę, w kontekście zwierząt mamy jeden istotny problem. To jest hodowla przemysłowa, która generuje według różnych kalkulacji, bo to się czasami różnie liczy, od 14 czasami do 21-22% wszystkich antropogenicznych emisji i sądzę, że jakby by
zamknąć te hodowle, my musimy to w końcu zrobić, by zamknąć te hodowle przemysłowe, co oczywiście by trwało. Natomiast no jakby nie ma tutaj potrzeby przyznawania praw zwierzętom. To znaczy, jeżeli my w tym momencie będziemy próbowali zamykać te hodowle, argumentując to nie kwestiami klimatycznymi, a próbując to argumentować kwestiami prawnozwierzęcymi, to na pewno wywoła to większy konflikt i opór, takie jest moje przekonanie, ponieważ my znamy już przykłady różnych form przemysłowego chowu zwierząt, które udało się jakby w różnych krajach zamknąć, no nie przyznając praw zwierzętom. Taki przykład to jest foie gras, czyli to słusznie. Panie Robercie, chyba pana straciliśmy. Jeszcze chwilkę poczekamy. Dobrze, to najwyżej do pana Roberta jeszcze wrócimy. Teraz pokieruję moje następne pytanie do pana Mateusza Niezgody. Bazując na waszych ostatnich głośnych działaniach dotyczących traktowania zwierząt na zajęciach edukacyjnych, które były prowadzone przez szkołę w Poznaniu, co należałoby zrobić, żeby naprawić rolnictwo? Panie Mateuszu, serdecznie zapraszam. Witam wszystkich i dziękuję bardzo, szczególnie Marcinowi za miłe słowa. W swojej odpowiedzi skupię się na systemie kształcenia specjalistów i specjalistek od zwierząt. W ciągu ostatniego miesiąca mieliśmy okazję spotkać się dwa razy z efektami wadliwości systemu edukacji. Systemu, który kuleje i od najmłodszych lat wpaja młodzieży, że zwierzęta to przedmioty i narzędzia do osiągnięcia celu. Dla przypomnienia, Zespół Szkół Przyrodniczych w Poznaniu zorganizował zajęcia edukacyjne na jednym z gospodarstw, w trakcie których przyszli zootechnicy i zootechniczki, uczyli się m.in. jak wykonywać badania per rectum na przykładzie krów. Nie byłoby w tym nic szokującego, abstrahując od samego faktu wykorzystywania zwierząt, z którym jako abolicjoniści i abolicjonistki się nie zgadzamy, gdyby nie fakt, że młodzież pozowała do zdjęć z ręką w odbycie krowy, nawet wtedy, kiedy widoczny był krwotok z nosa. Drugi raz z brutalną rzeczywistością i stosunkiem młodych ludzi do zwierząt zetknęliśmy się 19 października bieżącego roku pod Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, gdzie protestowaliśmy w sprawie świń poddawanych dotkliwym badaniom polegających na uszkadzaniu kręgosłupów i próbach rekonstrukcji rdzenia kręgowego przy pomocy komórek macierzystych. W obydwu przypadkach, zarówno w przypadku szkoły średniej, jak i uczelni wyższej kształcącej przyszłych lekarzy i lekarki weterynarii, spotkaliśmy się z butą, zarozumiałością i brakiem elementarnej wiedzy na temat samych zwierząt i badań na nich prowadzonych. Młodzież wyśmiewała samo mówienie o prawach zwierząt w odniesieniu do zwierząt zwanymi hodowlanymi. A teraz odpowiadając na pytanie, żeby zreformować rolnictwo, musimy zacząć od reformy edukacji, od rzetelnego przekazywania wiedzy przyszłym doktorom i doktorkom, profesorom i profesorkom. Musimy nauczyć się ich empatii, informować o inteligencji, emocjonalności i zdolnościach poznawczych zwierząt, którymi będą się w przyszłości zajmować. Szczególnie, że takie informacje istnieją, to nie jest wiedza tajemna. Thinking of Pigs, Cognition, Emotion and Personality, czy The Psychology of Cows, to obszerne opracowania na temat zwierząt zwanych hodowlanymi, napisane przez Lori Marino, neurolożkę i specjalistkę od behawiorystyki zwierząt. Dlaczego więc z premedytacją ignoruje się fakt, że zwierzęta zamknięte w oborach i chlewniach mają zdolności poznawcze 3 lub 4-letniego dziecka? Ponieważ dopuszczenie tych informacji do świadomości przyszłych pokoleń lekarzy i lekarek, hodowców i hodowczyń, mogłoby po prostu zagrozić status quo. Zaczęłoby rodzić pytania, czy aby na pewno powinniśmy te zwierzęta traktować. Dziękuję. Panie Mateuszu, bardzo dziękuję za pana wypowiedź. Panie Robercie, widzę, że już pan do nas wrócił, więc może pan kontynuować swoją wypowiedź. Bardzo przepraszam, czy mi słuchać teraz? Tak, słuchać. Ja przepraszam, ja jestem w Hiszpanii w górach po prostu i padł prąd w całym miasteczku przez chwilę i to z tego wynika. Ale wracając, tak jak nie wiem, w którym momencie ja mnie urwało, więc jakby w skrócie powtórzę to, co mówiłem.
Sprawdziwa transformacja to jest przede wszystkim zeroemisyjna gospodarka. W kontekście zwierząt hodowlanych problemem są hodowle przemysłowe, które emitują tam według różnych kalkulacji od 14 nawet 22% emisji, czyli bardzo wiele. To jest pierwszy powód, dla którego powinniśmy z tych hodowli zrezygnować, abstrahując od tego, o czym mówiło zapewne wielu moich przedmówców, czyli tego, że te hodowle są po prostu nieludzkie i to trzeba powiedzieć jakby wprost, ponieważ te hodowle w sposób no, skrajny nie odpowiadają gatunkowym potrzebom zwierząt, które są hodowane. Natomiast tak jak mówiłem, nie wiem, czy w tym momencie odwoływanie się w tym kontekście do praw zwierząt jest o tyle dobre, że jakby no, nie musimy przyznawać praw zwierzętom, by ten rodzaj hodowli zakończyć, ponieważ my mamy już przypadki hodowli przemysłowych, mam na myśli tu foie gras na przykład, czyli stłuszczanie wątroby u gęsi, które udało się wygasić w wielu państwach, jednocześnie nie przyznając praw zwierzętom. No i teraz przechodzimy do drugiej tej kwestii, która chyba jest dla mnie ważniejsza i być może to uczyni czytelniejszym dla Państwa te moje argumenty. To znaczy na sprawiedliwą transformację trzeba patrzeć w kontekście całego Zielonego Ładu, a więc również ochronę bioróżnorodności. Czyli mówiąc tak najkrócej, ochrony istniejących gatunków, ochrony ekosystemów i ochrony jakby procesów, relacji, które łączą te gatunki z tymi ekosystemami, co tworzy z nich pewnego rodzaju całość. Ja patrząc z perspektywy takiego raczej environmentalisty, aniżeli prawnozwierzęcej, mogę powiedzieć tylko tyle, że czasami jest tak, że my musimy w jakiś sposób zarządzać populacjami. To zarządzanie przyjmuje czasem formę również zabijania pojedynczych zwierząt. To się odnosi na przykład do gatunków inwazyjnych, a czasami do gatunków pospolitych, które mają duży, intensywny wpływ na jakieś ważne ekosystemy, na przykład rezerwaty, i my w danym momencie nie mamy innego narzędzia niż na przykład odstrzał. I z tej perspektywy, gdybyśmy jakby wprowadzili w kontekście zwierząt hodowlanych, konsekwentnie myśleli o nadaniu im praw zwierząt, to w tym momencie takie same prawa musielibyśmy nadać zwierzętom dzikim. A to, tak jak mówiłem, prowadziłoby do dość istotnych napięć. To zresztą bardzo dobrze widać w takiej książce, którą zapewne większość z Państwa zna, Zoopolis, Donaldson i Kimlicki, gdzie jest mowa krótko o gatunkach inwazyjnych. To był taki, ta książka powstawała, to było po roku 2010, chyba jeszcze nie było takiej dość intensywnej debaty, przynajmniej po stronie filozoficznej, o gatunkach inwazyjnych. Dzisiaj wiemy, że jakby świat przyrody, który chcemy chronić w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu, no to on staje przed dwoma podstawowymi zagrożeniami. Pierwszy to jest utrata siedlisk, czyli ujmując skrótowo zniszczenie miejsca do życia różnym gatunkom. A rzecz druga to są właśnie gatunki inwazyjne, czyli takie gatunki, które są obce, które gdzieś zawlógł gdzieś człowiek. No i one po prostu działają destruktywnie na ekosystemy, w których się znalazły. Takich gatunków można wymienić całą masę. To są na przykład, nie wiem, to są różnego rodzaju raki z Ameryki w Polsce, ale to są również złote rybki, to jest szop pracz, które czyni spustoszenie w ptasich lęgach, to jest norka amerykańska, która uporczywie nie jest wpisywana na listę gatunków inwazyjnych, tylko wyłącznie ze względu na lobby środowiska futrzarskiego, więc gdybyśmy nagle chcieli przyznać tym zwierzętom prawa, w tym prawo do życia, no to jesteśmy w poważnym problemie, to znaczy, że tracimy pewne efektywne narzędzie do ochrony przyrody. Chyba się zmieściłem w 5 minut. Dziękuję. Tak, dziękuję panu bardzo za pana wypowiedź. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które zabrały głos. Tym samym chciałabym otworzyć drugą część naszej sesji. Zapraszam do zaangażowania poprzez podniesienie łapki na Zoomie. Ta część jest w pełni interaktywna, dlatego serdecznie państwa zapraszam do zadania pytania, skomentowania wcześniejszych wypowiedzi, podzielenia się swoją opinią, doświadczeniem. Będę wskazywać osobę, której udzielę głosu. Serdecznie zapraszam.
Panie Emilio, proszę. Dzień dobry Państwu. Ja chciałabym wspomnieć o kwestii, która chyba jeszcze dzisiaj nie została poruszona. Bo kiedy ja czytam te dokumenty opracowywane przez różne instytucje unijne, które właśnie dotyczą zielonej transformacji, z jednej strony oczywiście rzucają się w oczy te cele w zakresie poprawienia czy też zwiększenia dobrostanu zwierząt. No i oczywiście to jest krok w dobrą stronę, tak jak już to dzisiaj wybrzmiało kilkukrotnie, chociażby w wypowiedzi pani Karoliny Skowron czy pana Dariusza Gzyry, że każdy ten również reformistyczny krok w stronę poprawy losu zwierząt jest potrzebny i trzeba go doceniać. Jednak mi w tych dokumentach przeszkadza jedna rzecz. Pomimo tego kroku w przód w kierunku zwiększenia dobrostanu zwierząt, zwierzęta są w treści tych dokumentów traktowane bardzo przedmiotowo. Ten dobrostan często jest rozpatrywany w kategoriach ekonomicznych, w kategoriach zysku. W jednym z dokumentów wręcz wprost podkreślono, że ten lepszy welfare przynosi benefity dla producentów, ponieważ zmniejsza śmiertelność zwierząt, poprawia ich zdrowie, przez co zwiększa ilość zbiorów, co z kolei pozwala uzyskać wyższą cenę za produkt. Właśnie ten produkt, to słowo, które przewija się w dokumentach unijnych, w taki sposób się mówi o zwierzętach, co w mojej ocenie niestety przeczy idei praw zwierząt, o której tutaj rozmawiamy. No i to wciąż chyba wymaga poprawy, bo te przepisy unijne według mnie powinny w większym stopniu wziąć pod uwagę zwierzę jako jednostkę, jako istotę żywą, która jest zdolna do odczuwania cierpienia. I to właśnie jakby ze względu na to, że jest to jednostka, jest to istota czująca, to ze względu na to powinniśmy poprawiać jej dobrostan, a nie ze względu na wyższą cenę produktu, którą możemy uzyskać za takie zwierzę, które zostało wyhodowane w tym lepszym dobrostanie. Bardzo dziękuję za możliwość wypowiedzi. Pani Emilio, bardzo dziękuję za Pani głos. Czy ktoś chciałby się odnieść do wypowiedzi Pani Emilii? Jeżeli nie ma głosu, to mamy pytanie skierowane do Pani Karoliny i profesora Urbaniaka. Jak połączyć środowiska, żeby przełamać lobby przemysłu mleczarskiego i mięsnego? Nie wiem, czy pani Karolina, czy pan profesor pierwszy zabierze głos. Może pani Karolina pierwsza? Pani Karolina, to chętnie, tylko mnie akurat przerwało na czas pytania. Bym mogła prosić o powtórzenie po internecie. Oczywiście. Jak połączyć środowiska, żeby przełamać lobby przemysłu mleczarskiego i mięsnego? Połączyć środowiska, jak rozumiem, te podzielone wewnątrz ruchu prozwierzęcego, tak? Które wierzą bardziej w przełamanie natychmiastowe, czy szybkie, czy całkowite wykorzystywania zwierząt, a te, które wolą metody ewolucji i mniejszych kroków. Nie mam na to jednoznacznej recepty. Cały czas myślę o tym, że pierwszym, najważniejszym krokiem jest dialog i taką założenie dobrej woli obydwu stron, bo bardzo często jest tak, że te środowiska się w ogóle nie spotykają, oprócz takich wymian zdań bardzo ostrych na Facebooku czy na innych platformach. Ja miałam okazję te środowiska przy jednym stole posadzić kilkukrotnie i to było niesamowite, jak osoby, które wcześniej dyskutowały bardzo ostro na Facebooku, kiedy spotkały się w realu, kiedy porozmawiały ze sobą, kiedy wymieniły te swoje strategie na dochodzenie do tego ostatecznego celu, to okazało się, że jest więcej podobieństw niż różnic tak naprawdę. Więc nie mam na to jednoznacznej odpowiedzi. Ja myślę, że pewne różnice pozostaną zawsze, że to jest integralna część po prostu naszej działalności, naszej różnorodności wewnętrznej. Ale pierwszym kluczowym krokiem jest to, żeby w ogóle ze sobą rozmawiać i z takim otwartym umysłem rozmawiać. Ja bardzo często znajduję się gdzieś w pośrodku tych środowisk, czuję się zarówno częścią jednego, jak i drugiego, co jest sytuacją trudną z jednej strony, a z drugiej strony pozwala właśnie połączyć te osoby.
kiedy mówię na przykład o połączeniach między ruchem prozwierzęcym a ruchem feministycznym, czy kiedy mówię o prawach kobiet, prawach zwierząt i tym, jak los kobiet i zwierząt jest w społeczeństwie podobny, to nagle okazuje się, że te dwie strony mają jakiś wspólny temat, wokół którego mogą zacząć dyskusję i przejść potem do tych rzeczy, które są dużo bardziej kontrowersyjne. Także dialog jest moją odpowiedzią na pewno i spotkanie. Aha, to ja ze swojej strony jeszcze dodam jedną rzecz, jak spowodować, żeby środowiska ze sobą skutecznie współpracowały i przekonywały na przykład rolników czy hodowców. Wydaje mi się, że tutaj szalenie ważną kwestią jest przebijanie, wychodzenie ze swojej bańki społecznej. I nie mam na myśli tylko smutnego faktu, że w internecie znakomita duża ilość aktywistek i aktywistów w zasadzie wysyła komunikaty sama do siebie we własnym kręgu, które nie przechodzą w mediach do społeczeństwa często zobojętniałego, czasami niewykształconego, ale chodzi mi też o takie przebijanie bańki, żeby trochę powściągnąć swój taki, jakby to nazwać, żeby to nie zabrzmiało obrażająco, trochę narcystyczną postawę takiej alfy i omegi, czy krynicy mądrości, która po prostu zna odpowiedź na wszystkie problemy prozwierzęce, bo przeczytała masę lektur i wyjść i spojrzeć trochę oczami adresatów, do których my powinniśmy kierować swoje komunikaty, czyli na przykład właśnie do rolników czy do hodowców. Tutaj jasne, że trzeba pogłębiać kompetencje związane z empatii i wrażliwości i robić to czasami metodami łagodnymi, a czasami szokującymi, ale trzeba brać pod uwagę, że za cierpieniem zwierząt, niestety jeżeli chodzi o uniknięcie tego cierpienia, to ogromna grupa społeczna musi po prostu się przebranżowić i przekwalifikować, a przez długie lata, dekady nie miała pojęcia w ogóle, w którym kierunku można by się przekwalifikować. Za tym stoi rzecz bardzo przyziemna też, pieniądze. My mówimy tutaj strasznie o bardzo istotnych, górnolotnych ideałach i one są bardzo ważne, ale tutaj chodzi też o kwestie odszkodowań i wypłat. Chodzi po prostu o pieniądze, żeby osoby, które już się przekwalifikują, miały też poczucie bezpieczeństwa, no bo nie możemy wymagać od każdego człowieka, żeby po prostu myślał, miał identyczną z nami perspektywę. Więc jeżeli ktoś traktuje też zwierzęta przedmiotowo, a my nie zmienimy jego sposobu myślenia, możemy jednak zmienić jego postawę względem zwierząt, która będzie motywowana nie światopoglądem, tylko będzie motywowana czymś, co jest bardzo przyziemne, czyli pieniędzmi. No i w końcu zapominamy, to w ogóle nie istnieje ten problem, ku mojej zgrozie, problem miejsc, gdzie moglibyśmy dawać zwierzęta, które są odebrane już z rąk oprawców. I tutaj nie chodzi wyłącznie o brak adekwatnie przystosowanej jakiejś infrastruktury dla zwierząt hodowlanych, ale z tym problemem borykają się fundacje, stowarzyszenia, które na przykład odbierają zwierzęta egzotyczne od hodowców z pseudohodowli, czy uciekinierów z ferm futerkowych i zwierzęta inwazyjne. Brakuje miejsc. Gdybyśmy chcieli, brakuje miejsc w ogóle, brakuje azyli, brakuje przytulisk specjalistycznych, kadry, która by się mogła tymi zwierzętami zajmować, brakuje ośrodków rehabilitacji zwierząt, więc nie mamy ani miejsca, ani specjalistycznej kadry, ani środków, ani nawet nie ma narracji, żeby zbudować zaplecze dla tych zwierząt w momencie, kiedy byśmy chcieli taką transformację przeprowadzać. To jest taka sieć naczyń połączonych, nie mówiąc już o kwestii właśnie handlu tymi roślinnymi towarami, dystrybucji i minimalizacji food miles i całej sieci dostaw towarów roślinnych, które byłyby łatwe i szybkie dla odbiorców, co znowu by napędzało opłacalność przechodzenia na roślinną, zrównoważone jakieś rolnictwo. Jest tak gigantyczna ilość naczyń połączonych i czynników, z której sobie czasami, bardzo często środowisko prozwierzęce nie zdaje sprawy, jak zdaje sprawę, to w ogóle nie podejmuje tych dyskusji, że tutaj no, trzeba troszkę więcej pokory i spojrzeć szerzej na problem,
i przygotować się, że nie będzie zmiany światopoglądowej, jeżeli nie zaproponujemy konkretnych strategii biznesowych i nie wskażemy konkretnych metod transformacji. Jak nie będzie konkretów i realiów, tylko no, ideały i cały czas abstrakcyjne wartości będą wspominane, no to ta transformacja nie nastąpi. To jest trochę smutne, trochę brutalne, ale bardzo chyba wydaje mi się faktyczna sytuacja, faktyczny stan. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Karolino, proszę zabrać głos. Jeszcze to samo pytanie skieruję do pana Mateusza. Ja tak szybciutko, bo zainspirowana tym głosem, chciałam tylko dodać dwa zdania, że wydaje mi się, że też siłą naszej takiej wewnętrznej różnorodności w ruchu prozwierzęcym jest to, że możemy mówić innym językiem i dzięki temu trafimy do bardzo różnych grup, które należy przekonać. I tak jedni z nas mogą i powinni edukować o podmiotowości zwierząt, bo myślę, że bardzo wiele osób jest gotowa, czy wystarczy jakby zasiać ziarno, żeby mogły zmienić myślenie w sposób ewolucyjny w tym kierunku. Natomiast inni mogą mówić o pieniądzach, do tych, do których to, co jest, to, że coś jest w ich interesie, najlepiej przemawia. I dzięki temu możemy osiągnąć podobny efekt. Ja nie wierzę w to, nie jestem taką optymistką, żeby uwierzyć w to, że całe społeczeństwo uzna pełną podmiotowość zwierząt kiedyś. Myślę, że duże grupy można przekonać, ale nie wszystkich. Natomiast innych można przekonać innymi argumentami i to, że mamy wewnętrzną różnorodność, pozwoli nam to zrobić, moim zdaniem. A dla zwierząt w jakimś sensie nie ma różnicy, jeżeli wciąż będą uratowane na końcu. Dziękuję. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Panie Mateuszu, do pana to samo pytanie. Jak połączyć środowiska? Metody są różne. Na pewno w jakimś stopniu się różnimy, jak chodzi o kwestie podejścia. Natomiast mimo wszystko uważam, że z naszego punktu widzenia, z tego, jak spotykamy się z reakcją ludzi na ulicy i reakcją ludzi na to, co publikujemy w sieci, że mimo wszystko aspekt etyczny jest jedynym takim aspektem, który może zjednoczyć ludzi, ponieważ w momencie, kiedy podchodzimy do kwestii zwierząt środowiskowo czy prozdrowotnie, istnieje takie ryzyko, że kiedy ktoś wprowadzi na przykład nowy rodzaj paszy na rynek, który zmniejsza emisję metanu albo gazów po prostu cieplarnianych, to wtedy pomijamy praktycznie ten negatywny wpływ. I kwestia jest taka, że chodzi o to, żebyśmy traktowali zwierzęta tak, jakbyśmy sami chcieli być traktowani, bo w momencie, kiedy porzucamy ten gatunkowy, czyli tą dyskryminację gatunkową i obejmujemy empatią zwierzęta, wtedy zmienia się percepcja postrzegania tych zwierząt. I ja tutaj mam też takie pewne, nie tyle że wątpliwości, co tutaj padły słowa, że rzeczywiście jesteśmy jakby po tej samej stronie, oczywiście i nasze działania muszą się uzupełniać, że są osoby, które walczą o dobrostan, ale są też osoby, które podnoszą tę poprzeczkę i pokazują, że jest więcej do zdobycia. I teraz ja tutaj mam pytanie, w zasadzie była do właśnie pani Karoliny Skowron, w którym momencie te nasze działania się połączą, w którym momencie będzie ten moment, kiedy dojdziemy do tego czasu, gdzie powiemy, ok, odeszliśmy od chowu klatkowego, wywalczyliśmy dobrostan tych zwierząt, natomiast teraz całkowicie walczmy o wyzwolenie zwierząt. Jak określić ten moment? Dobrze wiemy, że to nie stanie się z dnia na dzień, prawda? To są procesy powolne, to są procesy, które będą trwały lata. Jak my jako aktywiści i wszyscy ludzie i aktywistki i ludzie, którzy walczą o dobro zwierząt, podejdziemy do tego tematu w przyszłości, bo to będą zmiany dalekosiężne, to będzie trwało ileś tam lat, tak, 10 lat, załóżmy 20. Jak my podejdziemy do tego tematu w przyszłości, kiedy oni powiedzą, ale przecież zlikwidowaliśmy klatki, zwiększyliśmy dobrostan, więc czego wy od nas chcecie? Czego wy od nas chcecie tak naprawdę? I jak doprowadzić do tej sytuacji, gdzie byśmy w końcu zaczęli jakby sięgać po coś więcej, po zwiększeniu tej świadomości? Dziękuję.
Pani Karolino, może Pani zabrać głos i później wrócimy do Pana Roberta. Dobrze, to postaram się też krótko. To jest bardzo trudne pytanie. Ja nie umiem na nie odpowiedzieć jednoznacznie. Ja myślę, że jednocześnie, że już teraz musimy współpracować. Całkowicie dla mnie jest zrozumiałe i do połączenia sytuacja, że walczę na przykład zawodowo, negocjuję z biznesem o to, żeby odejść od chowu klatkowego, co robiłam kiedyś, a jednocześnie chodzę na protesty, gdzie bardzo głośno wykrzykuję hasła znacznie radykalniejsze o całkowitym wyzwoleniu zwierząt. Czy piszę na ten temat, czy robię inne działania w tym kierunku. Myślę, że to się musi dziać równocześnie i jedno i drugie jest absolutnie konieczne, żeby cele osiągnąć. Nie wiem, czy będzie taki moment, kiedy powiemy sobie, że to jest już, że mówimy tylko i wyłącznie jednym głosem. Ja wierzę bardzo mocno w tą różnorodność, bo różnymi argumentami można przekonać różne środowiska i ta walka też nie jest całkowicie równomierna. Tak? W jednej dziedzinie osiągniemy coś szybciej, na przykład zakazu zwierząt w cyrkach, a jeżeli chodzi o zwierzęta hodowlane, zajmie nam to znacznie dłużej. Więc na przykład możemy mówić głosem radykalniejszym tutaj, a troszeczkę bardziej dobrostanowym tutaj, jeżeli jesteśmy akurat z tej sekcji, powiedzmy, choć bardzo nie chcę właśnie w ten sposób dzielić. Jest to niesamowicie trudne pytanie, ale wciąż obstaję przy swoim, że należy to robić równolegle i że my się w gruncie rzeczy głęboko zgadzamy. Ja na przykład siebie osobiście nie przypisuję do żadnej z tych grup, nie jestem w stanie tego zrobić. Uważam, że to jest absolutnie w połączeniu w moim aktywizmie. Dziękuję Pani Karolino za głos. Panie Robercie, zapraszam. Ja chciałem troszkę podbić to, o czym mówił profesor Urbaniak. Podam przykład a propos gatunków inwazyjnych i tego, co z nimi robić. No, podam przykład jednego gatunku. Proszę Państwa, złota rybka, czyli gatunek tam z rybka karasiowatych, chętnie kupowany do domowych akwariów, które bardzo często niestety po tym, jak już w tym domowym akwarium wyrośnie, ląduje w rzece, ląduje w jeziorze. W Polsce jest to stopniowo narastający problem, ale jeśli weźmiemy sobie Stany Zjednoczone, no to proszę Państwa, tam złote rybki, które prowadzą do degradacji, ponieważ jest to gatunek nie pochodzący ze Stanów Zjednoczonych, więc jakby ekosystemy tamtejsze nie są gotowe na jego przyjęcie i prowadzi do licznych komplikacji, przede wszystkim do utraty siedlisk przez gatunki tam żyjące, zamulenia rzek i tak dalej, i tak dalej, no to złote rybki nie odławia się tam na sztuki. Tam się złote rybki odławia na tony w ramach walki jakby z tym gatunkiem. Oczywiście nie są winne złote rybki, tylko ludzie, którzy te złote rybki tam wyrzucili. Natomiast ten przykład złotej rybki pokazuje, przed jak gigantycznym problemem jakby stoimy. I to też jest takie pytanie w sytuacji ograniczonych środków, na co mamy się decydować. Czy mamy za wszelką cenę na przykład szukać domów dla tych złotych rybek, co jest oczywiście nierealne, czy powinniśmy po prostu humanitarnie te rybki uśmiercać, to się zresztą robi. I środki, które można by to, które mogłyby ewentualnie byłyby przeznaczone na ich, nie wiem, przekazanie komuś innemu, przeznaczać na przykład na ochronę przyrody. To jest pierwsze takie moje ad vocem i drugie ad vocem do pana Mateusza Niezgody. Ja myślę, że ten wątek, o którym pan mówił, że nie wszystkich da się przełożyć, myślę, że tak będzie. I mi się ja mam w ogóle taką refleksję jako taki environmentalista bardziej raczej niż osoba taka prawno-zwierzęca, że po prostu jakby szczególnie w gronie environmentalistów jest troszkę inne podejście do śmierci zwierząt w ogóle i do zabijania zwierząt. Ono być może wynika z tego, że environmentaliści chronią ekosystemy, w których jest w ogóle pełno śmierci, tak? Przyroda jest pełna śmierci. Czasami bardzo, bardzo straszne, jak nie wiem, śmierć na przykład jelenia zabijanego przez wilki. Więc wydaje mi się, a propos tego, że nie da się pewnej grupy przekonać, to tak myślę, że to wynika nawet nie ze świadomości tego, że na przykład nasze zwierzęta niektóre są, mają złożone umysły, bo mają, no o tym wiemy. I w związku z tym hodowla przemysłowa jest skandalem, nie tylko z punktu widzenia środowiskowego, ale z punktu widzenia humanitarnego. Natomiast ja myślę, że wśród environmentalistów nigdy nie będzie takiego twardego stosunku do zabijania zwierząt, po prostu on wynika z tego, że jakby podejście tej grupy do zabijania zwierząt jest
inne, ponieważ również do tego, że my chronimy ekosystemy, w których jest po prostu śmierć jest rzeczą, że tak powiem, powszechną po prostu. Dziękuję. Mamy jeszcze pytanie skierowane do pana Dariusza Gzyry. Mówił pan o przekazie. Jaki powinien być, a jaki nie, żeby skutecznie działać? No to chyba jest jedno z tych kolejnych pytań, na które nie mamy do końca odpowiedzi. Jak mówiłem, w zasadzie to jest podstawowe pytanie, nie tyle czy mamy wprowadzać zmiany powoli czy szybko, bo nie mamy żadnych możliwości wprowadzać tych zmian szybko. W związku z tym pozostaje pytanie, jak formułować przekaz w ramach niestety tych powolniejszych metod wprowadzenia zmian. No i ja podałem kilka przykładów takiego działania, które uważam za pożądane, czy takiego trybu wprowadzenia zmian, który wydaje mi się lepszy. Pierwszą rzeczą, którą bym powtórzył, jest ciągłe rozszerzanie dyskursu. To, co nie tylko robi Sylwia Spurek, ale też różni aktywiści. Nawet kiedy wprowadzamy zmiany tak ograniczone, jak zmiana, zachęcanie do zamiany kupowania jajek na dwójki, możemy przy okazji mówić o tym, że ten produkt w ogóle jest obciążony moralnie, jest problematyczny moralnie w jakiejkolwiek formie. Nikt przecież nam nie zakazuje tego, to my sami się autocenzurujemy. Mówiłem, że tej autocenzury nie powinno być. Umiejętne połączenie tej zmiany małego kroku z pokazaniem większych możliwości jest koniecznością moim zdaniem. No i mówiłem też, powtórzę to w takim razie, jeśli to nie zostało wychwycone, że bardzo dobrze jest wprowadzać do dyskursu publicznego, medialnego, czy nawet na ulicę dobrze sformułowane, radykalne pomysły. Oswajać społeczeństwo z nowymi ideami, robić to bez przerwy, rozbudzać publiczną wyobraźnię, prawda? Podawać przekonanie, że da się zrobić więcej niż się to teraz wydaje. Jak wiecie Państwo, ludziom wydaje się często tylko to, co jest dla nich wygodne. Dlatego mówiłem o konieczności opuszczania tej sfery, w której się czujemy wygodni. Wszyscy muszą to robić. Opinia publiczna powinna zostać wyprowadzona umiejętnie z tej sfery, poza nią, ale także same organizacje społeczne i aktywiści też powinni umieć przekraczać tę sferę, ponieważ my sami często zamykamy się na różne formy działania radykalnego, dlatego że one są po prostu trudniejsze. Odbiór jest trudniejszy takich działań. Nie każdy ich ostatecznie dokonuje. No i pamiętać o radykalizmie. Ten radykalizm, jeszcze tylko na koniec powiem, ciągle się nam tutaj pojawiał w dyskusji. Ja się z tego bardzo cieszę, bo naprawdę gdyby nie radykalizm formułowany przez 10 lat temu, 20 lat temu czy wcześniej, nie byłoby Sylwii Spurek z jej dzisiejszym radykalizmem. Jest osobą publiczną, której się należy najwyższy szacunek za to, że podjęła tematy, które były wcześniej sformułowane w ramach ruchu społecznego, ale też pamiętajcie Państwo, że same osoby wegan i weganek są takimi przykładami wcielonego, dobrze rozumianego, fajnego, atrakcyjnego, rozsądnego radykalizmu, więc też nie chowajmy siebie pod jakimiś innymi etykietami, tylko zadbajmy o to określenie weganizm, które oznacza naprawdę dobrą, etyczną i możliwą do wprowadzenia społecznie praktykę. Więc no to tyle, żeby nie przedłużać. Dziękuję panie Dariuszu. To już musimy chyba kończyć, chociaż pani Joanna chciała jeszcze zabrać głos. Pani Joanna, zapraszam. Dokładnie minutkę mamy czasu. Pani Anno? Jeżeli nie, w takim razie bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszą debatę. W pierwszej kolejności chciałabym bardzo podziękować za zaangażowanie oraz Państwa uczestnictwo. Dzisiejsza sesja pokazała nam, że temat praw zwierząt jest nieodłączną częścią debaty na temat zielonej i sprawiedliwej transformacji. Już teraz zapraszam Państwa na naszą czwartą sesję pod tytułem Alternatywny COP26 z Polski, która odbędzie się 16 listopada o godzinie 19. Oczywiście wszelkie informacje dotyczące wydarzenia będą udostępniane na social media GreenRef Institute.
Przypominam, dzisiaj godzina 24, zrównoważony system żywnościowy w Unii Europejskiej. Prosimy o przesyłanie opinii, bo presja ma sens. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję i do zobaczenia.